Szanowni Państwo, dzień dobry. Jest mi niezwykle miło powitać Państwa na 6. już edycji Agroakademii. Ja nazywam się Maria Sikorska i na co dzień prowadzę program Z Klimatem i z Pasją, który jest emitowany na antenie Polsat News. Dziś mam zaszczyt prowadzić spotkanie z Państwem. Serdecznie witam wszystkich, którzy znajdują się tutaj na sali w Żninie. Witam również równie serdecznie naszych widzów, którzy oglądają nas online za pośrednictwem ekranu swoich telefonów oraz komputerów. Nasze wydarzenie jest transmitowane przez internet. Agroakademia jest to cykl autorskich spotkań organizowanych przez bank BNP Paribas wspólnie z partnerami. W tej edycji są nimi Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, Platforma Agronomist, portale Agronews, Agrofoto oraz Agroprofil. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, wzięliśmy pod uwagę wyzwania, jakie obecnie stoją przed rolnikami, a tych rzeczywiście jest naprawdę sporo, choćby nowe podejście do produkcji rolnej związane z Zielonym Ładem, rosnące ceny produkcji. Mówimy też o tym, że zmieniają się warunki gospodarcze. Dlatego tematem naszego spotkania jest cena jutra. Niespodziewanie musimy też wziąć pod uwagę wpływ, jaki na rynek agro będzie miała wojna w Ukrainie. Szanowni Państwo, chcemy razem z Państwem i z naszymi ekspertami zastanowić się, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy teraz i w bliższej i dalszej przyszłości na rynku agro. Szczególnie teraz, kiedy tak wiele się dzieje, życie płynie dalej, ale jeszcze na wiele kwestii mamy wpływ. W pierwszej części konferencji zaplanowaliśmy 4 wystąpienia poświęcone rynkowi agro w nowej rzeczywistości, rynkowi pracy, zmianom klimatu oraz możliwościom finansowania innowacji dla rolnictwa. Około godziny 12 zaprosimy Państwa na krótką 15-minutową przerwę. Podczas przerwy, i tu ważna informacja dla widzów, którzy oglądają nas online, będzie niespodzianka, quiz z nagrodami. Po przerwie około godziny 12:15 spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto się ubezpieczać. Przyjrzyjmy się również temu, co z perspektywy rolnika kryje w sobie Polski Ład. Około godziny 13 rozpoczniemy panel dyskusyjny z udziałem wszystkich naszych prelegentów. Przypominam, że możecie Państwo wziąć udział w panelu dyskusyjnym. Widzowie online mogą cały czas zadawać pytania na czacie, które przekażemy naszym ekspertom podczas debaty, która odbędzie się pod koniec naszej konferencji. Państwo, którzy są tutaj obecni na sali, będą mogli zadawać pytania naszym ekspertom bezpośrednio. Już teraz myślę, że możemy zaczynać. Przekazałam już chyba wszystko, co miałam. Prosiłabym jeszcze o wyłączenie bądź ściszenie telefonów komórkowych, żeby nie było zakłóceń. Możemy zaczynać. Oddajemy głos organizatorowi naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam na scenę pana Bartosza Urbaniaka, szefa bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, bank BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Można powiedzieć, chyba się nie mylę, że jeszcze nigdy nie było na rynku agro tylu zmiennych. Tak, to prawda. Jest to coś, co zupełnie podlega takim zmianom niesamowitym. Czasami wręcz w ciągu dnia, czasami nawet w ciągu dnia. Nie tylko z dnia na dzień, ale w ciągu samego jednego dnia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Nie będę przedłużać. Teraz zapraszam Państwa na prezentację. Wojna w Ukrainie, strategiczne konsekwencje żywnościowe dla Polski i świata. Panie dyrektorze, scena należy do Pana. Dziękuję bardzo. Pierwotnie myśleliśmy o tym, żeby powiedzieć trochę więcej na temat Zielonego Ładu. Natomiast to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego miesiąca i paru dni, wpłynęło nie tylko na Zielony Ład, ale również na to, w jaki sposób prawdopodobnie cały świat będzie funkcjonował przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Dlatego postanowiliśmy przygotować taką prezentację, która postara się pokazać z kilku różnych perspektyw, jak wojna w Ukrainie, przepraszam, ja cały czas jeszcze mówię po staremu, może wpłynąć na funkcjonowanie naszego rynku, ale też Green Dealu, czyli Zielonego Ładu, jakie to będzie miało wręcz bezpośrednie konsekwencje. Pierwsza taka informacja, tutaj te jajka może nie są zbyt dokładnie zaznaczone, natomiast przekaz taki, jaki chciałbym, żeby Państwo odebrali z tego slajdu, jest taki, to pokazuje, gdzie są te
najlepsze ziemie na Ukrainie, z których pochodzi blisko 40-50% produkcji. No i one są albo już przedmiotem po prostu, czy polem bezpośrednich walk, albo też są zagrożone, bezpośrednio zagrożone. Także ta wojna, oprócz tego, że powoduje określone straty humanitarne, przemysłowe i tak dalej, ona też bardzo mocno, można powiedzieć, że uderzyła i zaatakowała potencjał rolniczy, jaki ma Ukraina. Pamiętając to, przejdźmy teraz do tego, co się dzieje na Ukrainie. I trzeba pamiętać, że to jest kraj, który jest w strefie klimatu kontynentalnego. W związku z tym tam specjalnie dużych miejsc na manewry nie ma, jeżeli chodzi o wykonywanie poszczególnych zabiegów agrotechnicznych. I je trzeba po prostu zrobić w określonym momencie. Raczej nie ma co liczyć, że się potem coś odmieni i będziemy mogli jeszcze coś dorobić. To po prostu trzeba zrobić w danym momencie i koniec. Tych mapek nie będę tłumaczył, generalnie te terminy mijają. Tutaj po państwa lewej stronie mamy takie kilka punktów wymienionych. No widzicie państwo, że uprawy jarych będą prawdopodobnie co najmniej o 40% niższe. To jest przede wszystkim kukurydza. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądają uprawy oziemin, no to już teraz wiadomo, że blisko 30% tego jest straconych, co wynika z tych map, które pokazywałem wcześniej. I tutaj mi trochę ucięło z tej prezentacji, ale ten ostatni punkt odnosił się do tego, że jeżeli chodzi o zasób oleistych, to jest on mniej więcej w 50% ograniczony, czy też niewykonany. I to jest stan na teraz mniej więcej. Także my jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało po tym, jak będzie wyglądał przebieg prac, a przede wszystkim, jak będą wyglądały zbiory. Bo może się okazać, że zgodnie z takimi, powiedzmy, regułami, jak były prowadzone wojny w XVII czy w XVI wieku, to jeszcze uprawiać się pozwoli, ale zebrać to już niekoniecznie. Ewentualnie najeźdźca zbierze to, co zostało zabrane. W każdym bądź razie z tego wynika, że blisko 40% mniejsze zbiory jarych, czyli przede wszystkim kukurydzy, pszenicy, bo głównie o tym mówimy, blisko 30% mniej i słonecznika co najmniej o 50% mniej. I to był pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że nawet jeżeli się zbierze, to trzeba to wywieźć. W kraju, który jest objęty działaniami wojennymi, jest to cokolwiek trudne, a trzeba pamiętać, że Ukraina produkowała takie ilości ziarna, że były wywożone głównie statkami. I tu to, co widać, ten wykres kołowy pokazuje, którędy ta droga kolejowa może się odbywać. Jak widzimy, Polska nie jest szczególnie istotnym elementem tej drogi kolejowej. Natomiast te słupki pokazują, ten podpisany kolej to jest teoretyczna maksymalna wywozowość ziarna z Ukrainy, a obok jest przeciętny dzienny wypływ, jaki odbywał się przez porty. To, co jest możliwe przy pomocy kolei, to jest niespełna 15% tego, co Ukraina wywoziła statkami. Porty są zablokowane teraz. Rosjanie już ukradli kilka statków, które tam stały, natomiast część portów jest zaminowana. Turcy też nie przepuszczają, czyli generalnie rzecz biorąc nie ma tego, jak wywieźć poza koleją. Więc nawet jeżeli będzie wyprodukowane całkiem dużo, o czym mówiłem na poprzednim slajdzie, to może się okazać, że nie ma tego, jak wywozić, bo zablokowane są porty. I teraz jak na to zareagował świat? No, jak widzimy, dosyć nerwowo. Ceny wyskoczyły o 40% w górę. Istotniejsze było jeszcze to, że te pierwsze dni wojny przynosiły kompletną panikę na rynkach. Ceny potrafiły się zmieniać o 10% w ciągu godziny, a tutaj mówimy o tym, to się przeliczało na dziesiątki albo setki miliardów dolarów. Także naprawdę był spory etap takiej paniki. W drugiej połowie marca te ceny, jak widać, zaczęły się stabilizować, z wyjątkiem słonecznika, który to jest ta najwyższa liczba, linia. Tam chwilę o nim będzie dalej. Dlaczego to tak wygląda? No i teraz można by było przy poprzednim powiedzieć, że my nie takie rzeczy widzieliśmy. I to jest, jak widzicie państwo, to jest historia ostatnich 60 lat na świecie i cen w ciągu ostatnich 60 lat.
I ostatni raz taki poziom cen był w czasie wojny Jom Kippur, czy po niej, w 73 roku, kiedy się zaczął, no, dla pokolenia naszych dziadków albo rodziców, to pierwszy koniec świata, czyli wtedy ropa zaczęła gwałtownie rosnąć do góry. Spodziewano się tak samo wojny światowej, jak i teraz często ludzie się spodziewają. Tutaj proszę zobaczyć, że takie kryzysy, jak na przykład kryzys w Zatoce Świń, który był w 60 którymś roku, lata 80, też za naszym udziałem 90, nie spowodowały w ogóle takich reakcji na rynkach, jak to, z czym mamy do czynienia teraz. No dobra, ale to świat, pytanie, jak Polska zareagowała. Ta kreseczka pionowa to jest dzień wybuchu wojny. Tutaj widzimy, że Polska zareagowała, ten wykres wbrew pozorom bardzo dużo mówi, więc on po pierwsze mówi, że raczej te reakcje w Polsce były dość stonowane i patrzyliśmy na to, co się dzieje na świecie, więc to można powiedzieć, że to dobrze. Źle, że na koniec ta reakcja była, no ale to jest nieuniknione, po prostu poszliśmy za trendami światowymi i te ceny w Polsce też mocno wyskoczyły w górę. No i naprawdę mocno. Bo sam się na to trochę nabrałem, tam na dole jest taka linia mleko do picia 106% i ser Edam 114%. No i ja tak sobie myślę, to tutaj prawie nic nie podrożało. No i kolega, który przygotowywał ten wykres, mówi, no 6% w 2 tygodnie nic. No my teraz tak na to reagujemy, ale 6% w ciągu 2 tygodni to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. A tutaj widzimy, jak reszta tych cen też wyskoczyła, czy jeszcze bardziej wyskoczyła. No i tutaj tak na chwilę się wgłębimy, czy to jest temat w ogóle związany z Polską. I w skrócie można powiedzieć, nie, nie jest. My byliśmy przez Rosjan ćwiczeni w zasadzie od początku lat 90. Każde jakieś tam nasze nie takie według Rosji zachowanie było kwitowane embargiem. I finał tego jest taki, że nasz eksport do Rosji w porównaniu do w ogóle całej sumy eksportu, jaki jest realizowany z Polski, jest nieistotny. Tutaj tak jak w tytule ujęliśmy, ten eksport jest istotny dla producentów kwiatów ciętych. Tam Rosja jest istotnym rynkiem razem z Białorusią. Tak jak popatrzymy, oczywiście może się zdarzyć, że dla jakiegoś przedsiębiorstwa jednego, drugiego, może nawet kilku, ten eksport i wartość tego eksportu jest istotna. Natomiast jeżeli patrzymy na całość polskiego eksportu, nawet spożywczego, to Rosja stanowi niecałe 2% i w zasadzie nigdzie nie jest istotnym partnerem. Jeżeli patrzymy na import, to ten import jest, można powiedzieć, że jeszcze mniej istotny dla Polski. My jesteśmy od Rosji bardzo mocno jednak pod względem gospodarczym odwróceni i niezależni. Tutaj jest oczywiście, wyskakuje jakaś pozycja taka bardzo duża, jak popatrzymy na tłuszcze. I to jest ten już wspomniany słonecznik z Ukrainy. To nie jest Rosja, tylko Ukraina i my rzeczywiście dość dużo tego słonecznika i olejów słonecznikowych z Ukrainy importowaliśmy i o tym będę jakby dalej mówił. Natomiast to, co było, niekoniecznie jest takim ostatecznym punktem odniesienia, bo musimy wziąć pod uwagę to, że w Polsce jest już ponad 2 miliony ludzi więcej. Jak tutaj popatrzymy, tylko w Turcji jest więcej uchodźców, Syryjczyków, którzy uciekali z Syrii i znaleźli się w Turcji. Jeżeli to będzie dalej tak trwało, jak trwa teraz, to jest szansa, że Polska będzie największym krajem gościnnym na świecie, bo są szacunki, które mówią, że w Polsce może być około 4 do 5 milionów uchodźców. To bardzo dużo. No i teraz, jak to może wpłynąć? To jest taki dosyć ciekawy wykres. Ta linia, która jest w poprzek, i wszystko, co jest na tej linii, która jest w poprzek, to oznacza, że Ukraińcy jedzą to samo, co Polacy. Czyli tam na przykład w takim miejscu są ryby, jemy ich tyle samo. Właśnie teraz się troszeczkę pogubiłem. Mięso drobiowe. Ale istotnych różnic przekaz też jest taki, jak widzicie Państwo, tutaj to wszystko jest skupione wokół tej linii. Istotnych różnic nie ma. Poza może tym, że wyraźnie widać, że w Ukrainie jadło się więcej jajek i pomidorów. To i trochę więcej ziemniaków. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, ile Ukraińcy jedli i my,
no to proszę się tak nie dać zwieść tym, że tam jest 828, a u nas jest 792, bo oni jednak jedli trochę zdrowiej, czyli ta masa jest trochę większa, ale kaloryczność tego pokarmu była niższa niż 3000 kalorii, tam w okolicy 2800, czyli prawie dobrze. U nas jest już to 300 mniej więcej. A jakbyśmy doliczyli piwo do tego, bo to jest bez piwa jeszcze, piwo raz się wlicza do żywności, raz do alkoholi, to zależy pewnie o której porze. No więc jeżeli byśmy wliczyli to piwo, to wtedy się okazuje, że w Polsce konsumpcja jest większa. No ale generalnie rzecz biorąc nie jest to inny profil żywieniowy niż w Polsce, natomiast zapamiętajmy, że to jest około 800 kg na osobę rocznie. No to oznacza, że jeżeli by się to wszystko zrealizowało, to trzeba 3,5 miliona ton żywności, którą musimy dla naszych gości przeznaczyć. No, będą jedli. Czy my mamy takie ilości żywności? Tak, mamy. No, większość tej żywności po prostu eksportujemy. Trzeba by się było zastanowić, czy część tego eksportu nie powinna po prostu w Polsce zostać, zamiast ją gdzieś tam dalej wysyłać. Natomiast ponieważ jest to profil żywieniowy taki w przybliżeniu, taki jak polski i produkcja naszego przemysłu też jest w naturalny sposób jakby kształtowana pod nasz profil żywieniowy, przepraszam bardzo, mikrofon spada, to nie powinno być z tym wyżywieniem kłopotu. Czyli wiemy już tak, że ten kryzys pochodzi, czy kryzys jest wywoływany nie lokalnie, tylko jakby międzynarodowo. My krajowo, mimo tego, że mamy dosyć duże wyzwanie, bo jednak jest to, no słuchajcie, to może być 10% więcej społeczeństwa. Tam też trzeba pamiętać, że spora część z tych ludzi, którzy przybywają, to są dzieci i kobiety. W związku z tym, tam trochę wracając do tego poprzedniego slajdu nawet, no to może się okazać, że my mamy mniej więcej o 20-30% dzieci więcej niż jest normalnie w Polsce. Także to też jest spora różnica. Tutaj może być jakaś różnica, jeżeli chodzi o profil żywieniowy. No i tutaj mamy jeszcze jakby kolejne podkreślenie tego, jak ważne są oba te kraje. Dlaczego oba? Dlatego, że tak czy siak, nawet jeżeli Rosja by jakimś cudem po umiejętności wyprodukowania chciała wyeksportować, to po pierwsze jest objęta sankcjami, po drugie nie może tak samo jak Ukraina, bo to samo Morze Czarne jest zablokowane i po prostu nie mają jak tego wywieźć. I teraz jak patrzymy na to, kto jest największym eksporterem takich podstawowych kwestii jak pszenica, kukurydza i olej słonecznikowy, a to jeżeli chodzi o bilans żywieniowy, to są bardzo ważne rzeczy, bo to są węglowodany i tłuszcze roślinne, które są w podstawie czy diety, czy paszy, praktycznie rzecz biorąc wszędzie, no to widzimy, że tutaj akurat są to kraje, które odgrywają globalną, kolosalną rolę. No, mówię, w Polsce to nie szkodzi. Unia Europejska, jak wiemy, jest generalnie producentem żywności i eksporterem netto. Więc pytanie jest takie, kto powiedzmy ucierpi. No i to nie jest najlepsza informacja, to co tutaj widzimy. Jak możecie Państwo zobaczyć, głównymi odbiorcami są kraje takie, które może z naszego punktu widzenia nie są ważne, bo one nie są naszymi partnerami handlowymi. Natomiast Egipt to jest blisko 120 milionów ludzi, Indonezja to jest prawie 250 tysięcy ludzi, Turcja to jest 100 milionów, przepraszam, bo to było 100 milionów ludzi, 250 milionów ludzi i Turcja to też jest 100 milionów, ponad 100 milionów ludzi. Natomiast Turcja też bardzo często, tak jak tutaj widzimy, Turcja sama z siebie jest w stanie się wyżywić, natomiast to, co się dzieje, to Turcja importuje ziarno, pszenicę z Rosji i z Ukrainy, mieli ją i wysyła w inne kraje już mąkę. Część odbiorców, którzy kupują z Turcji, są na tyle, powiedzmy, prostymi czy prymitywnymi krajami, że nie mają własnych zdolności przemiałowych i kupują bezpośrednio mąkę. Jeżeli tego strumienia nie ma, to oznacza, mówiąc wprost, że w takich krajach jak północ Afryki istnieje realne zagrożenie głodem. W krajach takich, ja nadzoruję również Afrykę w ramach naszego banku i w takich krajach jak Egipt, Tunezja, generalnie kraje północnej Afryki, pewnym patentem na spokój społeczny jest dotowanie chleba. Dwukilogramowy bochenek chleba w Egipcie kosztuje około 2-3 centów, eurocentów. I on jest w 90 paru procentach dotowany, w 98 prawie.
Podobnie odbywa się w innych krajach północnej Afryki. Tam też są, te pieczywo jest dotowane. I teraz pytanie w sumie nawet nie jest o to, czy tamtejsze państwa są w stanie dalej dotować to, tylko czy są w stanie wyprodukować ten chleb. I tutaj trzeba mieć dosyć spore wątpliwości. Popatrzcie państwo, kiedyś ta cena wzrosła o 30% i wywołała arabską wiosnę. Teraz tych ludzi jest 300 milionów więcej. No i teraz też dla, tak szybko, gdzie jest kukurydza? Kukurydza wbrew pozorom jest prawie wszędzie, zwłaszcza syrop glukozowy. Także na przykład ci, którzy żują gumę, to też mogą odczuć ten kryzys, bo ona się pojawia nawet w gumie do żucia. Jest to składnik wielu, praktycznie rzecz biorąc, większości produktów spożywczych. Ciekawie jest z olejem słonecznikowym, bo pamiętamy wszyscy kampanię na rzecz również klimatu dotyczącą oleju palmowego. Olej palmowy został wyparty przez olej słonecznikowy i głównie olej słonecznikowy z Ukrainy. Pół biedy, kiedy to dotyczy smażenia chipsów dla dość otyłych już Europejczyków. Inna rzecz, kiedy się okazuje, że ten olej słonecznikowy pojawia się w 80% produktów dla małych dzieci. Teraz prawdopodobnie tego oleju po prostu, to nie chodzi o cenę, jego po prostu nie będzie i trzeba będzie zmienić receptury. Ja nie jestem technologiem żywności, ale spodziewam się, że nie w każdym momencie olej słonecznikowy może być zastąpiony dowolnie wybranym tłuszczem, który akurat będzie na rynku i będzie tańszy. Także może nas czekać też bardzo dużo dziwnego rodzaju skoków cenowych na innych z pozoru zupełnie niepowiązanych produktach, o czym żeśmy się nie spodziewali, bo znowu olej słonecznikowy jako tłuszcz roślinny pojawia się w bardzo wielu recepturach. O tym już wspominałem, natomiast tutaj no, pokazujemy, ile ostatecznie to na rynku międzynarodowym Ukraina i Rosja znaczą w takich podstawowych kategoriach, czyli pszenica, olej słonecznikowy czy kukurydza. No to pokazuje skalę zjawiska, z jakim prawdopodobnie będziemy musieli się mierzyć. I teraz już trochę bliżej jakby Polski. Tutaj spróbuję użyć takiego przycisku, który mam. Bo to jest dosyć powoli. Natomiast to jest tak, to pokazuje wydatki Polski, te na czerwono kropka, na żywność. Zasada jest taka, że im kraj jest bogatszy albo społeczeństwo jest bogatsze, tym procentowo, i to jest ta oś pionowa, wydaje mniej na żywność. I tutaj możemy zobaczyć, jak to jest data naszego Unii o wstąpienia. I jak nam tam do 2014 stosunkowo szybko spada udział wydatków na żywność. Potem po 2014 to się trochę wypłaszcza, ale spada. I teraz między 2019 a 2020 mamy pandemię i nagle ta żywność skacze nam bardzo wysoko, czyli cofamy się mniej więcej do 2012 roku, bo to jest ta duża kropka. No i teraz pytanie, gdzie, jeżeli będziemy mieli efekty cenowe wojny, wylądujemy też tą kropką. Wydaje się, myśmy tak liczyli, że możemy wylądować nawet na poziomie roku 2004. Czyli powiedzmy prawie, że 20 lat cofniemy się, jeżeli chodzi o rozwój, no moim zdaniem też cywilizacyjny, przynajmniej jeżeli chodzi o taką, no komfort życia takiego bogatego zachodniego Europejczyka. Wylądujemy gdzieś w tych okolicach, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ja tutaj ze względu na czas, który mi się już kończy, nie będę tego specjalnie przedłużał, ale też jeżeli państwo popatrzą na ten wykres dokładniej, to nie jest tak, że to jest wyłącznie nasz kryzys. Takie rzeczy się odbywają praktycznie rzecz biorąc w każdym kraju. No, my siłą rzeczy porównujemy się przede wszystkim do Francji, więc można powiedzieć, że francuskiego konsumenta to, co się dzieje na rynku, boli nawet jeszcze nieco bardziej niż polskich. Po prostu ta skala powrotu czy też zwiększenia wydatków żywnościowych jest w każdym kraju europejskim bardzo duża, no i odczuwalna. No i tutaj właśnie a propos odczuwalności, Polska to czerwony wykres. Ja tak jak mówię, nadzoruję Afrykę, nadzoruję Europę, więc my już też widzimy pewnego rodzaju schematy i takimi najbardziej, powiedziałbym, że no, największymi wrażliwcami są Polacy i Hiszpanie. Tam cokolwiek się dzieje, to zawsze my reagujemy najbardziej, że o Jezus, coś się nam dzieje złego i tak dalej. No ale tutaj widzimy, kto reaguje jak na wzrosty cen żywności, paliw, gazu, elektryczności i tak dalej. To widać, to są
zaczerpnęliśmy to z badań, które robiliśmy po pandemii. Natomiast tutaj jakby wiadomość tego slajdu jest taka, że to jest po prostu ważne dla wszystkich Europejczyków. 80, blisko 90% Polaków mówi, że widzi, że żywność jest droższa. Tak jak mówię, skala zmian cenowych związanych z wojną w Ukrainie może być taka sama jak w przypadku pandemii, a może i nawet większa, więc prawdopodobnie ten poziom odczuć no niestety się zwiększy i będzie dotyczył całości społeczeństw. I teraz dosłownie, przepraszam organizatorów, 3 minuty jeszcze. Tutaj jest też pan profesor, więc ja będę spokojnie sobie przeskoczę parę spraw, bo chcę się odnieść też do tego, czy w związku z tym powinniśmy odpuszczać zmiany klimatyczne i dbanie o to, aby poprawić klimat. Absolutnie nie. Ten model, w którym znajduje się gospodarka i przemysł, jest taki, że zmierzamy po prostu do kompletnej katastrofy. Linia prosta to jest przyrost ludności mniej więcej. Linia górna, ciemna, ta taka falująca, ale z mniejszą intensywnością, to jest zużycie energii. A linia dolna to jest ilość jakby, czy możliwości produkcyjne żywności. Po to, żeby świat był bezpieczny, musimy zamienić kolejność tych linii, czyli ta krzywa dotycząca energii musi się znaleźć pod linią wzrostu ludności, a linia potencjału produkcyjnego żywności nad linią produkcji, może nie produkcji ludzi, a przyrostu populacji ludzkiej. To, jak widać, kiedyś było parokrotnie możliwe. Energii nam się nie udało sprowadzić nigdy w dół. Więc teraz walczymy też o to, żeby po prostu zużycie energii było mniejsze, proporcjonalnie mniejsze niż wzrost ludności. No i teraz tu już akurat w czasie próby zobaczyłem, że mamy taki sam wykres, więc ja go nie będę komentował. No generalnie chodzi o to, czy bez nas by było lepiej. No byłoby lepiej. I teraz wdrożenie Farm to Fork i założeń Green Dealu, czy to może jakoś wpłynąć na spadek plonów? Nawet nie tylko może, ale wpłynie i na pewno negatywnie. Tutaj jest kilka scenariuszy. Wprowadzenie zmniejszenia pestycydów to jest pierwszy słupek, drugi to jest wprowadzenie takiego zużycia nawozów jak w Zielonym Ładzie, trzeci to jest 25% upraw organicznych i czwarty to jest ten najbardziej prawdopodobny, jak to by wyglądało. No to widzimy, że praktycznie rzecz biorąc spadek jest wszędzie. Pytanie tylko, czy to oznacza, że będzie gorzej. Jeszcze na moment wrócimy do tego, bo ja powiem tak, to jest Green Deal w nieoczekiwany dość sposób zaczął się bardzo szybko realizować, bo postulaty Green Dealu po stronie popytowej to były takie, żeby mniej marnować. Nic nie pomaga bardziej na oszczędność niż drożyzna. Trzeba pamiętać, że Polacy wyrzucają niezwykle dużo żywności. Przeciętne polskie gospodarstwo wyrzuca do kosza 5 do 6 tysięcy złotych w żywności. Czyli można powiedzieć, że takie przeciętne 500 plus ląduje w koszu. Jakbyśmy go nie dostali, nic by się nie stało, gdybyśmy tylko nie wyrzucali żywności. To jest naprawdę bardzo dużo. Więc też te efekty zmian, jeżeli nagle by się okazało, że każdy potrafi zjeść to, co kupił, a nie wyrzucać, byłyby omalże nieodczuwalne. To jest oczywiście niemożliwe z innych względów, natomiast my wyrzucamy o połowę więcej niż Holendrzy mniej więcej. Także to też trzeba pamiętać, że skala tych zmian jest naprawdę osiągalna i dosyć duża. Drugie, żeby jeść mniej mięsa, no to prawdopodobnie też się odbędzie ze względu na to, jak drogie ono się stanie z tego samego powodu. Żeby jeść to, co jest wyprodukowane lokalnie. Znowu wojna też nie pomaga globalizacji, więc będziemy pewnie też jedli rzeczy, które są wyprodukowane lokalnie. Więc wiele z tych elementów, które zakładał Green Deal, one nieoczekiwanie się dość szybko zaczęły realizować. Tak samo nawozy są i środki ochrony tak drogie, że używa się ich mniej i w znacznie bardziej racjonalny sposób, czasami no powiedzmy więcej niż racjonalne, ale po prostu używamy ich mniej, a takie były założenia, więc można powiedzieć, że Green Deal paradoksalnie i niechcący dość mocno się realizuje. I teraz jeszcze ostatnie kilka slajdów dosłownie pokazujące, jak bardzo jesteśmy zintegrowani i jak bardzo często lokalne zdarzenia mogą wpłynąć na świat międzynarodowy. To są w ogóle jakieś olbrzymie ilości
tam miliono tono kilometrów czy kontenerów. Natomiast jest pewna ciekawostka, którą chciałem Państwu pokazać i tutaj ją widzimy. Skala się zmieniła, a te linie przerywane to Rosja. Rosja zaczęła dołączać do tego świata bardzo, bardzo niedawno. I teraz jak popatrzymy na to, to sankcje, które zostały wprowadzone, uderzą w ten kraj w strasznie mocny sposób, dlatego że go wyłączają z tego świata międzynarodowego. To jest coś, czego pewnie no, myśmy nawet sobie nie zdawali sprawy. No i trochę za Wyspiańskim też można powiedzieć, jak tam się Chińczyki trzymają, bo bardzo często mówi się o tym, że to, co będzie z Rosją, zależy od Chin. Więc tutaj takie dwa slajdy. Dla Chin Rosja nie jest praktycznie rzecz biorąc żadnym partnerem gospodarczym, jeżeli patrzymy na eksport. Rosja jest na dole, to jest tak po środku, niebieski taki prostokącik, 2%, Polska jest obok 1%. Jesteśmy jakby połową Rosji dla Chin. Nieuznawany przez Chiny Tajwan jest większym partnerem handlowym dla Chin, nawet w oficjalny sposób. Jeżeli popatrzymy z kolei, co Chiny eksportują do Rosji i co Rosja z kolei eksportuje do Chin, no to Chińczycy eksportują takie, powiedziałbym, to mydło i powidło, natomiast jeżeli popatrzymy na drugą stronę, no to widzicie Państwo, był taki amerykański think tank, który zresztą doradza dosyć mocno Joe Bidenowi i oni określili Rosję kiedyś specjalnie, żeby trochę obrażać, że to jest stacja paliwowa z bronią nuklearną. No i tutaj mniej więcej widać, co Rosja eksportuje do Chin. To są paliwa, drzewo i ryby. Tak jakbyśmy mieli do czynienia z takim no, mocno zacofanym krajem trzeciego świata, który ma tylko to szczęście, że jeżeli zrobi dziurę w ziemi, to wydobędzie z niej paliwa. Kończę już. Ta prezentacja nie miała na celu wyjaśnić wszystkiego, co się dzieje, bo nie sposób. Natomiast jest kilka pytań, na które pewnie trzeba sobie odpowiedzieć i na które odpowiedzi szukają wielcy tego świata. Dla mnie dość istotne z punktu widzenia Polski jest to, w jaki sposób my sobie poradzimy żywnościowo z naszymi gośćmi, bo ja w przeciwieństwie do wielu ludzi sądzę, że to jest kryzys, który będzie wielomiesięczny, jeżeli nie wieloletni i będziemy musieli się nauczyć z tym żyć. I drugie pytanie jest takie, bo jak widzimy, no, po tym, co się ostatnio działo, realnie sprawcza jest Unia Europejska, jeżeli chodzi o organizację jakichś rzeczy i osiąganie celów. I pytanie jest takie, czy powstanie wspólna europejska polityka energetyczna, która chyba rzeczywiście wtedy byłaby nas w stanie uniezależnić energetycznie od kogokolwiek innego niż wewnątrz Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo i przepraszam za przeciągnięcie czasu. Dziękuję panie dyrektorze serdecznie za prezentację i myślę, że możemy ją podsumować, że pewne jest jedno, zmiany tak naprawdę. Teraz przechodzimy do kolejnej prezentacji zapowiadanej już wcześniej. Nasz kolejny gość jest ekspertem rynku pracy. Zapraszam na scenę pana Leszka Kurycyna, dyrektora Rottkelfer Group. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nasuwa mi się takie pytanie, czy rynek pracy jest coraz trudniejszy? Tak, to jest pytanie zamknięte i zaczynające się od czy, więc odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo krótka. Tak, niestety jest coraz trudniejszy i niestety to, co pokazują badania i to, co pokazują perspektywy, ten rynek będzie jeszcze trudniejszy. Natomiast myślę, że dzisiaj warto by pomówić chwilę o tym, co zrobić, żeby on aż taki trudny nie był i żeby się do tego po prostu przygotować. I o tym już za chwilę. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę, a państwa zapraszam na prezentację Rynek pracy rynkiem pracownika. Oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przygotowałem dzisiaj takie krótkie wystąpienie, żeby opowiedzieć, tak jak tu już na wstępie wspominałem,
Może nie w sposób taki przerażający, że otacza nas dosyć trudny rynek, że sytuacja na rynku pracy się pogarsza. No są ku temu przyczyny. Warto by je poznać i warto by o nich podyskutować po to, żeby po prostu znając je łatwiej się przygotować do zatrudniania ludzi, do pozyskiwania kadr. Abstrahując już od wspomnianej wojny w Ukrainie, która, no, można by powiedzieć, w sposób nagły i totalny przewartościowała rynek pracy i wielu przedsiębiorców stanęło przed takim problemem i wyzwaniem jednocześnie, no jak sobie z tym poradzić, tak? Bo raptem się okazało, że kilkudziesięciu, nieraz nawet i kilkuset pracowników, którzy do tej pory pracowali w przedsiębiorstwie, musiało wyjechać, wrócić na Ukrainę, zaopiekować się swoimi rodzinami. Bardzo często tam zostali, jeżeli to byli mężczyźni, bo zaangażowali się w obronę własnego kraju. Tymczasem przyjeżdża do nas duża fala emigracyjna, są to głównie kobiety i dzieci. I paradoksalnie, no, moglibyśmy powiedzieć, no świetnie, bo będą też dodatkowe ręce do pracy, no ale znowu, no, nie w każdym zawodzie, nie w każdym przedsiębiorstwie i też nie od razu, no bo to są ludzie, którzy przeżyli traumę wojenną i w pierwszej kolejności na pewno trzeba się nimi zaopiekować, a nie już od razu oferować pracę i kierować ich po to, żeby pomagać naszym przedsiębiorstwom i naszej gospodarce. Ale abstrahując od wojny, no to co widzimy i jedną z taką podstawowych przyczyn zmian na rynku pracy i powodem, dla którego ten rynek staje się rynkiem pracownika, jest transformacja struktury naszej gospodarki. Widzimy przez ostatnie lata, szczególnie po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, bardzo duży napływ inwestycji zagranicznych, bardzo duży wzrost również inwestycji polskich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy, w tym tworzenie nowych zawodów. Co to oznacza? No to oznacza, że jeżeli gospodarka się transformuje, a my jesteśmy skończonym zbiorem ludzi wstępujących czy działających na rynku pracy, może się okazać, że z jednej części gospodarczej, na przykład z rolnictwa, odpłyną pracownicy, którzy podejmą pracę w przemyśle. I takie zmiany i takie fluktuacje na rynku można zaobserwować. Zmiana demograficzna, bardzo istotna zmiana, czyli starzejące się społeczeństwo. Już dzisiaj na przykład ponad 50% wykwalifikowanego personelu medycznego zbliża się do wieku emerytalnego. Czyli za moment, za parę lat może się okazać, że z rynku pracy znika ponad połowa pielęgniarek, część na przykład chirurgów. Idziemy do szpitala, chcemy opieki medycznej, a to się okazuje, że nie ma komu pracować, no bo ci ludzie chcą po prostu przejść na emeryturę, a my jako społeczeństwo przy deficycie urodzeniowym nie jesteśmy w stanie od już wielu, wielu lat, dziesięcioleci zapewnić przyszłym pokoleniom, naszym pokoleniom odpowiedniej liczby osób, które mogłyby zasilić rynek pracy. Migracje geograficzne i zawodowe, no to które odbywają się w naszym kraju, można już powiedzieć, na porządku dziennym. Kiedyś, jeszcze 15 lat temu, jak badano migracje zawodowe i geograficzne, szczególnie te geograficzne, to większość Polaków mówiło: nie, ja zostaję w miejscu, w którym się urodziłem, tu jest moja mała ojczyzna, ja będę w moim miejscu urodzenia, w moim miejscu zamieszkania szukać pracy. Dzisiaj, zaledwie po kilkunastu latach, jak pytamy ludzi o to samo, mówią: nie, nie, nie. Jak 200 kilometrów albo 300 kilometrów dalej będzie ciekawa praca, będzie ciekawe wyzwanie zawodowe, będzie fajna firma, to ja tam chętnie się przeniosę, chętnie tam pojadę i zostawię to swoje miejsce. Dzisiaj na przykład obserwujemy, że są miasta, miasteczka, miejscowości w Polsce, które się po prostu wyludniają. I jak będą w takim samym tempie się wyludniać, jak to ma miejsce przez ostatnie kilka bądź kilkanaście lat, no to jest ryzyko, że w perspektywie znowu kolejnych kilkunastu one po prostu przestaną,
przestaną funkcjonować, przestaną niemalże istnieć. Niskie bezrobocie jest czynnikiem, który kompletnie nie ułatwia i dewastuje wiele polityk personalnych firm. Tutaj nawet pandemia, gdzie eksperci spodziewali się, że bezrobocie skokowo wystrzeli do nawet 10-9%, niektórzy bardzo pesymistycznie mówili nawet o 12%, okazało się, że wcale nie. Tam raptem z 5, okolic 5,5 średniej, która była przed, 5,4, skoczyło do 6,2, 6,3. Na samym początku, to był pierwszy kwartał pandemii, w drugim kwartale pandemii już to bezrobocie zaczęło spadać. No i oczywiście nie pomaga temu, że ten rynek orientuje się w stronę pracownika. Wysoka podaż pracy, no to znowu trochę nasza wina, czyli pracodawców. Rozwijamy nasze przedsiębiorstwa, chcemy zatrudniać nowych ludzi, kreujemy miejsca pracy. No i zaczynamy bardzo mocno konkurować między sobą o tego samego pracownika, choć możemy na przykład reprezentować różne branże, no to niestety będziemy o tego samego pracownika konkurować. No i koszty pracy. Koszty pracy, które w zasadzie jak wieczorem zamykamy oczy, rano otwieramy się, budzimy, to podczas nocy mogą wzrosnąć. Te wzrosty są na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo dynamiczne. I mówimy tutaj zarówno o płacy minimalnej, która rośnie każdego roku. Były lata, że rok do roku rosła około 10%, 7,5%, 8%, 9%. To są te wzrosty, do których już jesteśmy przyzwyczajeni od kilku ostatnich lat. Podobnie jest ze średnią płacą w sektorze przedsiębiorstw. Tutaj też pamiętam te czasy, kiedy mówiono o tym, o, przekroczymy 5000 zł brutto. Dziś 6200, za chwilę 6400. Płace rosną jak szalone, no ale to jest tylko jeden z elementów kosztów pracy. Na to jest jeszcze składka zdrowotna, ubezpieczenia społeczne, każde inne obciążenie związane z tym, żeby tego pracownika zatrudnić, zarówno te leżące po stronie pracownika, jak i te, które leżą po stronie pracodawcy. No i na koniec luki kadrowe, luki kompetencyjne, które sprowadzają się do tego, że nawet jeżeli już tego kandydata do pracy mamy, udało nam się go znaleźć i jesteśmy szczęśliwi jako pracodawcy, że udaje nam się to zatrudnienie powiększać, to jednak no nie zawsze jest to pracownik gotowy do wykonywania pracy. Musimy w tego pracownika zainwestować, musimy go nauczyć, czy to obsługi maszyn, czy to obsługi procesu, czy dostarczyć mu jakąkolwiek wiedzę, która pozwoli mu na to, żeby tą pracę wykonywać lepiej i lepiej. No a co to oznacza? No to oznacza, że musimy w tego pracownika inwestować. I teraz znowu, no my inwestujemy w tego pracownika jako pracodawcy, ale no ten pracownik widzi, że jest kolejne przedsiębiorstwo, do którego mogę pójść. O, tam się kolejna firma otworzyła, ci się rozbudowują. Mogę wysłać CV, zobaczę, co się na rynku dzieje. W związku z tym no, pojawia się taki dosyć pesymistyczny obraz tego, co na rynku, z czym na rynku będziemy mieli w najbliższej czasie do czynienia. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, co można byłoby zrobić z tym, co w nas w najbliższym czasie czeka. No na pewno takim nieuniknionym elementem, z czym wszyscy będziemy mieli do czynienia i mamy do czynienia, to jest rotacja pracowników, czyli ci pracownicy będą zmieniać pracę, częściej niż kiedyś, będą szukać nowych możliwości i teraz warto byłoby zobaczyć, z jakim zjawiskiem w przypadku rotacji pracowników mamy do czynienia. Zwróćcie proszę uwagę, że to są badania, które prowadzi co kwartał firma Randstad, tak zwany monitor rynku pracy, sprawdzające pewne trendy, zachowania, tendencje wśród pracowników. Jeżeli popatrzymy na czwarty kwartał zeszłego roku, to 22% średnio oczywiście z badanych zmieniło pracodawcę. Dużo, mało.
można te wartości odnieść do własnych przedsiębiorstw i porównać. Znam firmy, gdzie naprawdę cieszą się pracodawcy, że to jest tylko 20%, a są firmy, które mówią, o, aż 20% to rzeczywiście, rzeczywiście dużo. Ludzie zmieniają również stanowiska pracy w ramach tego samego pracodawcy. I tutaj jakbyśmy popatrzyli na okres początku pandemii, czyli gdzieś tam ten pierwszy kwartał, drugi kwartał 2020 roku, to zmiana pracodawcy, ten trend zmiany pracodawcy bardzo mocno spadł, aż do 18%. Więc widać było takie zachwianie. No, ludzie oczywiście wpadli w pewną taką niepewność, no bo jest pandemia, no nie będę się rozglądać, bo może rzeczywiście źle wybiorę. Niemniej jednak warto wiedzieć, że być może znaczna część naszych pracowników po prostu myśli o zmianie. Znaczna część naszych pracowników jest na tą zmianę podatna i w pewien sposób też bombardowana trochę takim przekazem marketingowym, że tej pracy jest całkiem sporo, bo firmy, które zatrudniają pracowników, bardzo chętnie o tym mówią, komunikują to nieraz w mniej lub bardziej agresywny sposób, więc no, nie da się uchronić naszych pracowników przed tym, żeby nie wiedzieli, że jakaś firma planuje zatrudniać. W związku z tym warto wiedzieć, że ten nasz pracownik, ale też każdy inny, który byłby potencjalnie dla nas dobrym kąskiem, dobrym rozwiązaniem, no może tej pracy szukać. W związku z tym popatrzmy, jak to wygląda na liczbach i jak to wygląda w badaniach. No więc, szczerze powiem, ten wykres jest trochę przerażający, bo jeżeli popatrzymy na słupki i popatrzymy na tych, którzy aktywnie poszukują nowej pracy, czyli tutaj mamy, o, w tym miejscu tych aktywnych i to jest te 10%. Więc jeżeli te 10% jest aktywne, no to można powiedzieć, no niewiele, no 10% w dużej aktywności. Natomiast nie jestem zbyt aktywny, ale rozglądam się za ofertami, łącznie z tymi bardzo aktywnymi, no to daję już przeważającą większość. Czyli jeżeli dzisiaj firmy aktywnie poszukują pracowników, chcą dotrzeć do tych, którzy no nie są zbytnio zainteresowani, ale jednak jeżeli dostaną ciekawą ofertę i ją zobaczą, to ją rozważą i złożą swoją aplikację, to będzie oznaczać, że możemy mieć problem z tym, żeby tych pracowników utrzymać, ale znowu dla nas jest to dobra wiadomość, że ten ruch na rynku pracy jest, czyli skłonność do zmiany jest czymś też pozytywnym, no bo to oznacza, że my możemy pozyskiwać, no oczywiście uszczuplając czyjeś inne źródełko. Jeżeli popatrzymy na regiony w Polsce, no to takim najbardziej stabilnym, powiedzmy, pod względem zmian jest ten region północny, bo tam przeszło połowa, no w ogóle nie szuka pracy i się za tą pracą nie rozgląda. No ale jak już popatrzymy na centrum, no to tam zostaje ciut więcej niż 1/3 takich ludzi, więc w tym centrum no to może się tam nieraz grzać jak w kotle dobrej zupy. No właśnie, co zrobić, żeby tych pracowników zatrzymać? Zainwestowaliśmy w szkolenia, dajemy tym pracownikom coraz więcej, to jest nie tylko wynagrodzenie, ale również inne rzeczy. I tu proszę zobaczyć, jak znowu na osi czasu to są te same badania, te same kwartały, jak zmieniają się priorytety decyzji o tym, że z pracy odejdę. No więc dzisiaj, w czwarty kwartał 2021 roku, 44% mówi, chcę się rozwijać zawodowo. Odejdę z firmy, bo gdzieś indziej mają lepsze perspektywy rozwoju zawodowego. 37% to jest wyższe wynagrodzenie. I
Bardzo często w ogóle w opinii publicznej, w obiegu funkcjonuje to wynagrodzenie, jakie taki trochę mityczny parametr, że jak komuś damy więcej, to na pewno do nas przyjdzie, albo jak komuś nie damy więcej, to na pewno od nas odejdzie. Otóż patrząc na zmiany na osi czasu, widać, że to nie jest do końca, prawda. Jest jeszcze kilka innych czynników pozawynagrodzeniowych, na którymi można też popracować. Na przykład bardzo ważna jest korzystna forma zatrudnienia u nowego pracodawcy. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład niestabilne zatrudnienie, ma umowę czasową, pracuje jako pracownik tymczasowy, to taka osoba o wiele bardziej i szybciej, przepraszam, sobie tu przełączyłem przez przypadek, o wiele szybciej podejmie decyzję o tym, żeby odejść, niż ta, która ma umowę na czas nieokreślony, niż ta osoba, która ma też jakąś większą perspektywę stabilności tego zatrudnienia. I podobnie jest z niezadowoleniem. Znowu 26% mówi, jestem niezadowolony z obecnego miejsca pracy. A prawda jest taka, że bardzo często to jest decyzja o tym, że nie odchodzę z firmy, tylko odchodzę od swojego przełożonego, szefa, szefowej, ponieważ nie wykazuje na tyle uwagi i troski moją osobą, że w zasadzie moja obecność w firmie no, jest jakby niezauważalna, nie jest doceniana, jest troszeczkę bezsensowna. Na koniec parę słów o pieniądzach, bo rzeczywiście pieniądze to nie wszystko i też chcę troszeczkę uspokoić, żeby tą kasą gdzieś tam nie szastać w kontekście zatrudniania i utrzymywania pracowników, bo warto spojrzeć znowu na wyniki badań, które mówią o tym, właśnie, czy twoje wynagrodzenie wzrosło w ostatnim czasie? No więc takie trochę się robi, prawie że takie pół na pół w 2021 roku, ale jednak w zdecydowanej większości to wynagrodzenie nie wzrosło albo wzrosło w sposób tak nieistotny, że po prostu pracownicy tego nie zauważyli. Powiedzieli, dobra, podwyżka inflacyjna to nie jest żadna podwyżka i mówią, to moje wynagrodzenie nie wzrosło. W tych latach, w pierwszym roku pandemii to rzeczywiście te wynagrodzenia, można powiedzieć, nie rosły w ogóle, czyli ten rynek się okopał. Natomiast w 2019 zwróćcie uwagę, że jednak już więcej było tych, którym to wynagrodzenie wzrosło, czyli mamy dowód tej tezy, że jednak te wynagrodzenia rosną. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, to jaka jest nasza satysfakcja z tego wynagrodzenia. I tutaj się okazuje, że to nasze zadowolenie z pracy, czyli ten wynik bardzo zadowolony, czy raczej zadowolony, no to jest powiedzmy na takim umiarkowanym poziomie. Jest bardzo duża część takich ludzi, którzy są tacy trochę ambiwalentni, niezadowolony, zadowolony, czyli taki, no powiedzmy sobie, gdzieś tam w środku, więc warto z tymi ludźmi na przykład popracować trochę i zobaczyć i upewnić się, czy rzeczywiście tam nie świta w głowie jakiś pomysł o tym, żeby odejść. Jednak patrząc też na lata ubiegłe, ta satysfakcja znowu tak rozkłada się trochę pół na pół, natomiast to pokazuje, że ten czynnik zmiany w postaci wynagrodzenia, że ja zawsze pójdę za tym wynagrodzeniem lepszym gdzie indziej, nie do końca musi być prawdziwy. Warto o tych wynagrodzeniach rozmawiać. Ja często doświadczam takiej sytuacji, że jak jestem w firmie, z którą współpracuję, i pytam wprost o systemy wynagrodzeń, to bardzo często jest taki opór, taki temat trochę niewygodny, trochę temat tabu. Natomiast w systemach wynagradzania i w sposobach wynagradzania można naprawdę poczynić wiele zmian, które potem są korzystne dla pracowników, a niekoniecznie związane z tym, że my podnosimy budżety wynagrodzeń. Czyli po prostu można te wynagrodzenia poustawiać troszeczkę inaczej. Podsumowując,
rynek trudny, rynek na pewno wymagający tego, żeby poświęcać mu uwagę, szczególnie w kontekście pozyskiwania, zatrudniania pracowników, ale również utrzymywania tych, których mamy, bo na koniec podzielę się taką jeszcze wynikiem badania, które zostało przeprowadzane już 2 lata temu, ale zapytano właśnie prezesów dużych firm globalnie, jakie mają 3 wyzwania biznesowe, tak zostało zadane pytanie, jakie 3 biznesowe wyzwania na nadchodzące 5 lat, czyli w perspektywie do 2025 roku, i oni już w 2020 roku odpowiedzieli, że pierwszym wyzwaniem biznesowym to jest rekrutacja personelu, drugim wyzwaniem biznesowym jest utrzymanie tych pracowników w firmie i w organizacji, a 3 wyzwaniem biznesowym jest ich rozwój, czyli inwestowanie w tych ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Myślę, że podsumowując tutaj wystąpienie pana Leszka Kurycyna, można powiedzieć, że trzeba się będzie bardzo napracować, żeby odnaleźć się na tym nowym rynku pracy. Teraz przechodzimy do kolejnej zapowiadanej 3 już prezentacji. Na scenę zapraszam osobę, która jak mało kto zna się na zmianach klimatycznych. Zapraszam pana profesora Bogdana Chojnickiego, wykładowca akademickiego, pracownika pracowni bioklimatologii, Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Czy można powiedzieć, że mamy dobry klimat dla rolnictwa w Polsce? Tak, mamy bardzo dobry klimat, chociaż prawdę mówiąc pogoda dzisiejsza w ogóle na to nie wskazuje. W wielu krajach zmieniają się specjalizacje, na przykład Włosi zaczynają specjalizować się w awokado. Czy myśli pan, że wiele się zmieni w najbliższych latach na polskich polach? Ja mam wrażenie, że już się wiele zmieniło, chociażby uprawa kukurydzy, tutaj wspomniana w kontekście Ukrainy. To jest taki przykład na już adaptację. Ona została w pewnym sensie wywołana warunkami ekonomicznymi. Natomiast pamiętamy, że kukurydza to jest gatunek czy uprawa, która jest bardziej odporna na to, co nas czeka. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a państwa zapraszam na prezentację Zmiany klimatu, a warunki funkcjonowania rolnictwa. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście jestem z pracowni bioklimatologii i to jest w zasadzie takie bardzo dziwne miejsce, bo z jednej strony można powiedzieć, że zajmujemy się klimatem, roślinnością. Z drugiej zaś strony kolejny raz dzisiaj przeżywam ten moment, w którym trzeba obwieścić koniec świata, więc jak to zrobić, szanowni państwo? Już z panią Marią wcześniej dyskutowaliśmy nad tym, że na początku będzie trzęsienie ziemi, a kuchiczkoka, a później już to będzie tylko napięcie narastać. Natomiast zawodowo jestem optymistą, prywatnie tym bardziej, natomiast niestety muszę przyznać, że ta zmiana klimatu nie napawa jakimś takim strasznym optymizmem. I ten Zielony Ład, o którym już tutaj wspomniano, wydaje się ma duży sens. Ja pozwolicie państwo, że przedstawię w zasadzie tę moją prezentację w 4 częściach, trochę o atmosferze, troszkę o przyszłości, będzie też o zyskach i stratach. Za każdym razem, gdy ktoś mówi o zmianie, dobrze się słucha o stratach, bo to uderza w nasze fundamenty funkcjonowania, ale warto powiedzieć o zyskach i stratach i w ten sposób, mam wrażenie, jest uczciwiej. No i oczywiście ostatni, bardzo krótka część to potrzeba działania. Atmosfera pod wpływem człowieka. Taki schemat, który warto zabrać ze sobą do domu. Gdy my myślimy czasami o wielkim świecie, w którym pojedyncza jednostka jest maleńkim, nic nieznaczącym elementem, to trzeba pamiętać, że tak naprawdę atmosfera, gdy spojrzymy sobie na nią, jest mniej więcej grubości skórki na jabłku, gdy porównamy z Ziemią. I tak naprawdę jest jej wbrew pozorom nie tak wiele. Wspomniany wykres już przez pana Urbaniaka dotyczący oddziaływania, bardzo ważna rzecz. My często w dyskusjach przy stole, czy też w ogóle na temat klimatu musimy mieć dużą świadomość i to potwierdzają naprawdę badania naukowe, że ta brązowa linia
to linia zmiany wtedy, gdy do modelowania czy do oszacowania zmiany klimatu weźmiemy pod uwagę człowieka. Gdy tego człowieka nie ma, de facto ta linia podąża tą płaską ścieżką i to oznacza tylko tyle, że człowiek naprawdę jest tak efektywnym, skutecznym gatunkiem, że potrafi zmienić wszystko. Zmiana klimatu zaczyna się od tego, że atmosfera robi się coraz cieplejsza. Dlaczego? Dlatego, że pompujemy do atmosfery gazy szklarniowe. To jest bardzo duże uproszczenie. Klimat jest o wiele bardziej złożony, czy fizyka atmosfery. Natomiast trzeba pamiętać, że poszczególne sektory gospodarcze mają w tym swój udział i też warto pamiętać, że największy udział to jest w energetyce. Gdy mówimy o turbinach wiatrowych, o fotowoltaice, o konwersji energii, to naprawdę uderzamy w fundament i w sumie najłatwiejszy element tej układanki. Rolnictwo emituje mniej więcej tyle, co nasze samochody, mówiąc globalnie. No i tak już, jak już wcześniej wspomnieliśmy, dotykamy tak naprawdę podstawy naszego funkcjonowania, czyli żołądków. Mało kto zauważył, że samochody w ciągu ostatniego roku wzrosły gwałtownie, cena samochodów. Natomiast bardzo szybko zauważymy, jak wzrośnie cena żywności, bo żywność jest nam bliższa, jest w zasadzie fundamentem naszego funkcjonowania. Pewien wykres, który pozornie wydaje się skomplikowany, ale ma jedno ważne przesłanie. Gdy wyemituje gazy szklarniowe do atmosfery, to one, część tych gazów wywoła mi ogrzewanie atmosfery, a część ochładzanie. Ale w czasie to oddziaływanie będzie maleć, zarówno tych gazów, które ochładzają, jak i tych, które ogrzewają. Z tym, że dwutlenek węgla jeszcze po 80 latach, czyli w zasadzie 2,5 pokolenia po tym, co się dzisiaj dzieje, on wciąż będzie ogrzewał nam atmosferę. I to jest taki przykład na niezrównoważone zarządzanie gospodarką, bo każdy na przykład rolnik doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że musi utrzymać ziemię dla następnych pokoleń. I robi to, przekazując następnemu pokoleniu ziemię, która jest tak samo produktywna, jak wtedy, gdy on ją przejmował. My zostawiamy atmosferę coraz bardziej zmienioną. Następne pokolenia będą musiały się z tym problemem zmierzyć. Jaka przyszłość? No tu niestety będzie poważne straszenie, bo będzie robić się coraz cieplej. I gdybyśmy sobie chcieli spróbować odpowiedzieć na pytanie o czym w zasadzie marzymy, to marzymy o tym, żeby temperatura globalnie nie wzrosła o 1,5 stopnia. Widzimy, że dla Polski wcale to nie oznacza 1,5 stopnia, tylko to oznacza 2,5-3 stopnie Celsjusza. Gdyby spojrzeć realnie, to pewnie 2 stopnie jeszcze są graniczną wartością, w której wszystko nam się w cudzysłowie nie przewróci. Natomiast gdybyśmy sobie wyobrazili taki najczarniejszy scenariusz, czyli nic nie robimy, to będzie 4 stopnie wyższa temperatura na całym globie. I to naprawdę wbrew pozorom nie oznacza niczego dobrego. Ja troszeczkę później powiem, jak to przełożyć na, czy jak spojrzeć na to z perspektywy rolnictwa i z takiej analizy zysków i strat. Gdy spojrzymy na opady, bo o tym często mówimy w rolnictwie, pamiętamy, rośliny rosną, bo po pierwsze jest odpowiednia temperatura, po drugie jest odpowiednia ilość światła i po trzecie, bo jest odpowiednia ilość wody. Specjalnie używam określenia odpowiednia, bo wszystkie te trzy czynniki muszą się znaleźć w odpowiednim, czy w miejscu, które nazywamy optimum. Przekroczenie wartości, czy to w dół, czy w górę, zawsze będzie oznaczało odchylenie możliwości produkcji. Polska wygląda na to, że opady w Polsce się nie pojawią w jakimś większej ilości. Natomiast jeżeli zestawimy to ze wzrostem temperatury, no to zobaczymy, że obraz robi się bardziej złożony. Cieplej, ale niekoniecznie więcej opadów. No i już takie perspektywy na to, czego się powinniśmy spodziewać. Ja mam wrażenie, że powoli tego doświadczamy, albo inaczej, na pewno tego doświadczamy, że coraz częściej to ta liczba kulek wraz ze wzrostem temperatury nam zaczyna wzrastać, coraz częściej będziemy mieli do czynienia z ekstremalnymi falami upałów. Szykujemy urządzenia klimatyczne, klimatyzujące nasze pomieszczenia, no a starsi ludzie mocno się ukrywają w tym czasie, czy też chorzy, bo może naprawdę być niebezpiecznie. Co gorsza, ta perspektywa naprawdę wygląda źle w przypadku, gdybyśmy nic nie zrobili, bo takie 50-letnie susze będą w pewnym sensie normalnością. Ja przypomnę może, że w zeszłym roku, pamiętamy potężny upał niedaleko Vancouver,
miasteczko, które w tym upale w zasadzie ktoś zapruszył ogień, trzeba było ewakuować. Nie było szansy już tego miasteczka ratować. Po prostu pozostała tylko ewakuacja. I to było już takie pewne memento. W okolicach Vancouver nie powinno być tak ciepło, padły rekordy temperatury. Natomiast w tym roku, 18 marca, na Antarktydzie zanotowaliśmy anomalie na poziomie, uwaga, 40 stopni Celsjusza. To oznaczałoby mniej więcej tyle, że 18 marca powinniśmy mieć w Polsce, gdyby ta anomalia w Polsce wystąpiła, 44 stopnie Celsjusza na plusie. Nigdy w historii obserwacji na Antarktydzie, 67 lat, nie zanotowano czegoś takiego i w zasadzie można powiedzieć, to rekord przewrócił stolik. Liczmy się z tym, że to coraz częściej będzie nasza sytuacja taka codzienna. Trzeba powiedzieć, że te opady, o których mówiłem, niewielki wzrost, one też będą niestety realizowane przez coraz częstsze ulewy. I to widać ewidentnie, że musimy się z tym liczyć wraz ze wzrostem temperatury, a susze, o których wspomniałem, w pewnym sensie będą narastać. O nich jeszcze powiem troszeczkę z innej perspektywy. To będzie, mam nadzieję, bardziej widoczne. Stan dla Polski na 2020 rok. Takie opracowanie, które przedstawiło IMGW, organizacja, która działa już od wielu lat, zbiera dane. Okazuje się, że klimat to jest tak naprawdę, gdybyśmy szukali analoga, coś takiego jak charakter. Charakter człowieka. Ktoś jest dobry, ktoś jest zły. Pani Maria właśnie mnie zapytała, czy mamy dobry klimat. Ja odpowiedziałem, że tak. Innymi słowy, klimat to jest pewna historia obserwacji stanów. Natomiast gdy już mówimy o pogodzie, to wiemy, że to jest ten moment, tak jak dziś wychodzimy na dwór i jesteśmy rozczarowani, że jest chłodno. Natomiast jak ocenić klimat? No musimy obserwować odpowiednio długo pogodę. Tak samo jak odpowiednio długo musimy znać człowieka, żeby określić jego charakter. W klimatologii używa się 30-letnich okresów, tak zwanych okresów referencyjnych. Po ostatniej dekadzie temperatura statystycznie nam się zmieniła w taki sposób, że wzrosła średnia o 0,8 stopnia Celsjusza. To są temperatury od 1950 roku roczne w Polsce. To jest rok 2020. 2021 wyszedł dokładnie na tej linii. Nic się nie cofnęło. Jeżeli ktoś pamięta rok 2021, to może go nawet wspominać jako chłodny, ale tylko dlatego, że pamiętamy mokre wakacje, jak się nam nie udał urlop. Natomiast był to rok już rzeczywiście standardowy według nowego stylu. Ten wzrost jest bardzo gwałtowny i trzeba powiedzieć, że ten najgorętszy rok 2019 to rzeczywiście w zasadzie znowu zmienia zapisy w naszych książkach do geografii na temat klimatologii. Widzimy zmianę klimatu już na nasze oczy. Pewna wiadomość na temat zestawienia klimatu i pogody, no to właśnie średnia temperatura w Polsce, której powinniśmy się spodziewać, ta czarna linia. Natomiast te obszary czerwone to obszary temperatury powyżej normy. To jest rok 2022, stan na wczoraj. Natomiast te niebieskie to są temperatury poniżej normy. Wczoraj mieliśmy bardzo chłodny dzień. Nie zrobiliśmy rekordu chłodu, chociaż to był bardzo, bardzo chłodny dzień. Rekordy chłodu tu są zaznaczone od 70 lat. Natomiast 1 i 2 stycznia mieliśmy dwa rekordowo ciepłe dni. Nigdy wcześniej takich ciepłych dni przez ostatnie 70 lat nie obserwowaliśmy. Co to zmienia? To znaczy, że jak zmienia mi się klimat, innymi słowy charakter człowieka, co jakiś czas będziemy widzieć coraz częściej, coraz dziwniejsze nastroje. Więc gdy widzimy śnieg za oknem dzisiaj, to nie znaczy, że klimat się cofnął. To był po prostu jest normalny kwiecień, który przeplata. Natomiast statystycznie rzecz ujmując, nawet ten rok, który się wydaje, no może bym powiedział na razie ciepły, bo anomalia 1,5 stopnia Celsjusza na plus się, miał dwa rekordowo ciepłe dni, chociaż teraz ostatnio było dość chłodno. Zyski i straty. Pamiętamy, że zmiana to zawsze zyski i straty. Cokolwiek byś nie zmieniał, zawsze będą się z tym wiązały zarówno zyski, jak i straty. Przede wszystkim wydłużenie sezonu wegetacyjnego i to wiemy. Rolnicy liczą, że będą mogli wyprodukować więcej. Zaraz zobaczymy, czy do końca to się da zrobić. Natomiast pewne jest jedno, że na pewno zwierzęta hodowlane, szczególnie w tych falach upałów, będą cierpieć.
myślimy o nowych odmianach zwierząt, myślimy o tym, żeby je odpowiednio zabezpieczyć przed na przykład przegrzaniem. Musimy pamiętać, że też to zmniejszy kondycję naszych zwierząt, bardziej będziemy musieli o nie dbać. Spróbujmy spojrzeć na pewien zysk wynikający z tego, że mniej zapłacę za ogrzewanie, jeżeli na przykład hoduję sobie trzodę chlewną i to jest pewien zysk, natomiast równolegle od razu do tego buduje nam się strata, bo jest potrzebna lepsza wentylacja budynków. Więc zyski i straty, wydawałoby się, że one są w pewnym sensie, chciałoby się je równoważyć, ale proszę pamiętać, że tak samo jak, znaczy łatwiej jest wyłączyć ogrzewanie w budynku niż zamontować system wentylacyjny. Innymi słowy, kolejne inwestycje. Patogeny, wyższa temperatura to też częściej występujące patogeny, z którymi często nie mieliśmy do czynienia. Kolejne wyzwanie w kontekście także zastosowania różnych związków chemicznych. No i z powrotem wracamy do roślin. Mniejsza ilość wody w krajobrazie, o tym też pokażę, to też mniejsza produkcja upraw roślin pastewnych, ale to tyczy się także roślin zwyczajnych, tych, które my spożywamy. Warto pamiętać jeszcze o tych ulewnych deszczach, które miejscowo naprawdę dają źle o sobie znać. Ktoś, kto produkuje mleko, po prostu wyda więcej na wychłodzenie tego mleka. Musimy o tym pamiętać, bo mówienie o tym, że zmiana klimatu to jest taka trywialna rzecz, bo mniej wydam na ogrzewanie domu, to rzeczywiście można sobie coś takiego mówić w takim fajnym nastroju u cioci na imieninach. Natomiast ktoś, kto analizuje, jak to wygląda już w detalach, okazuje się, że na przykład rachunek za ogrzewanie, za chłodzenie mleka już zdecydowanie będzie większy. Inwestujemy w bardziej odizolowane pomieszczenia. Innymi słowy, znowu inwestycje, koszty. No i to, co w zasadzie dość banalne stwierdzenie, ale w naturalny sposób przychodzi nam do głowy, zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Z jednej strony jest zagrożenie przegrzaniem, z drugiej strony większa dbałość o dostępność wody, której w krajobrazie nie musi być tak wiele. Co to znaczy zmniejszona dostępność wody? Ja mówiłem o tym, że temperatura wzrasta, innymi słowy suszarka, użyjmy takiego słowa, dmucha cieplejszym powietrzem. Jesteśmy w stanie bardziej i łatwiej tą glebę naszą wysuszyć. Z drugiej ze strony wiemy, że opady deszczu wcale nie będą większe. To tak jak trochę w biznesie, że mamy przychody w postaci opadów i wydatki w postaci parowania. Wzrost temperatury wywołuje nam większe wydatki. Natomiast jeżeli przychody pozostają bez zmian albo są skokowe, gwałtowne, bo opad gwałtowny, w którym pojawia się duża ilość wody, to ja de facto muszę się liczyć z tym, że saldo będzie mi w tym przypadku malało. I gdy spojrzymy na zestawienie tak zwanego klimatycznego bilansu wodnego, czyli opad minus parowanie, to jest scenariusz ten najbardziej pozytywny, czyli taki, w którym zaczynamy bardzo szybko, gwałtownie redukować emisję gazów szklarniowych. To jest scenariusz, który pewnie będzie takim scenariuszem znowu pewnego kompromisu, natomiast to jest scenariusz, gdy nic nie zrobimy. Proszę zauważyć, że dzisiaj rolnik na polu ma jakieś 150 litrów na każdy metr kwadratowy netto czegoś, co może wykorzystać. To duża część odpłynie rzeką, ale może też tą wodę odparować. Natomiast wraz z upływem lat niestety tej wody dostępnej będzie coraz mniej. Wniosek? Retencja, bo tak naprawdę tylko oszczędności i zatrzymywanie w krajobrazie, nie budowanie wielkich tam, tylko zatrzymywanie w krajobrazie, to jest jedyny sposób na to, żeby się przed zmianą klimatu obronić. Zła wiadomość, jak ktoś ma słabą glebę, to będzie miał już tym bardziej poważny problem, żeby sobie poradzić. Ktoś, kto będzie miał lepszą glebę, a już dostęp do wody będzie tutaj kluczowy, będzie sobie na pewno lepiej sobie z tą zmianą będzie mógł poradzić. Jak widzicie Państwo, ogłaszam koniec świata, ale wciąż mam nadzieję, że widać jeszcze w tym wszystkim odrobinę pola manewru. Z tym, że to po prostu ten manewr trzeba wykonać. Na to się często nie zapowiada, a ten Zielony Ład jest właśnie takim manewrem zaoferowanym dla wszystkich. W krótkim terminie możemy widzieć to jako pewnego rodzaju fanaberię,
ludzi jeżdżących na rowerach i wegetarian. Natomiast na dłuższą metę zobaczycie Państwo, że to po prostu się zamyka. Ten przykład klimatycznym bilansem wodnym jest naprawdę poważnym takim zagadnieniem, które należy wziąć pod uwagę. Nie będę dużo mówił o działaniach. Pozwolicie, że trochę może przesuniemy to też w przestrzeń zadawania pytań, ale ze zmianą klimatu działać trzeba na dwa sposoby naraz. Przeciwdziałanie zmianie klimatu, czyli de facto zatrzymanie emisji i to niestety to nie są tutaj czemrzonki. Jeżeli tego nie zrobimy, to atmosfera po prostu będzie się robić coraz bardziej ciepła. I druga rzecz to adaptacja, wysiłek, który będziemy musieli się, do którego będziemy musieli się przekonać, w zasadzie go wykonać. Ja nazywam to określenie pułapką zmiany. Bo już tu Pani wspomniała o tym, że wszystkiego, niczego tak nie można być pewnym jak zmiany. Ale gdy przychodzi zmiana klimatu, to Szanowni Państwo, jeżeli nie zareagujemy, to będziemy mieli straty. A jeżeli ją spróbujemy złagodzić skutek zmiany klimatu, a może nawet na tym zyskać, bo pamiętamy na początku powiedziałem, będzie coraz cieplej, więc jest szansa na to, że możemy wyprodukować trochę więcej, to niestety potrzebny jest wysiłek adaptacyjny. Jak nic nie zrobimy, stracimy. Jak będziemy działać adaptacyjnie i przeciwdziałać, to będą potrzebne inwestycje. Pułapka zmiany, niezależnie od tego, co byśmy nie zrobili, zawsze nas czekają koszty. Jak ktoś widzi na przykład pewną politykę, chociażby związaną z Zielonym Ładem i mówi, to są dla mnie koszty, to gwarantuję, że jak nie wydasz teraz, to wydasz później, bo przyroda zwyczajnie sama sobie zabierze. Jesteśmy naprawdę w pułapce zmiany. A oczywiście jest jedna szansa, z tym, że nie podejrzewam, że dla rolnictwa naszego niezupełnie możliwa. Czy jak Państwo może pamiętacie Puchar Świata w tym roku, znaczy w ubiegłym, przepraszam, w listopadzie, to pamiętacie, że nasi skoczkowie przenieśli się do Niżnego Tagiłu. Ja sobie, gdy mieli tak naprawdę skoki wykonywać w Wiśle, ale organizatorzy przenieśli całe zawody do Rosji, do Niżnego Tagiłu. Ja sobie specjalnie tego dnia, gdy te skoki się odbywały, zdjąłem zdjęcie z kamerki w Wiśle i z kamerki w Niżnym Tagirze. No i widać, że tu jest po prostu śnieg, więc jest materiał do tego, żeby po prostu skakać. Skoczkowie już się dostosowali do zmiany klimatu. Zwykle o tej porze skakało się w Wiśle. Pytanie, czy my się przeniesiemy gdziekolwiek indziej, czy rolnictwo jest w stanie się przenieść gdziekolwiek indziej, gdzie warunki są lepsze? I ja chyba znam tą odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za wystąpienie, panie profesorze. Rzeczywiście napięcie rosło jak u Hitchcocka, ale dziękuję za ten element optymizmu, bo w tych czasach jest nam bardzo potrzebny. Z pewnością będzie wiatr zmian. A teraz przechodzimy do ostatniej w pierwszej części naszego spotkania prezentacji. Zapraszam na scenę doktora Aleksandra Bomberskiego, krajowego brokera innowacji, członka zarządu Europejskiego Forum Doradztwa Rolniczego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią. Czy można powiedzieć, że w najbliższym czasie innowacje będą dla rolników kluczem do sukcesu? Zdecydowanie tak. To, co słyszeliśmy przed chwilą, nie napawa optymizmem. Jednak pragnę Państwa zapewnić, że pomysłowość polskich rolników, a co za tym idzie innowacyjność, daje wiele do myślenia i ja o tą pomysłowość i adaptowanie się właśnie do tych zmian, które nas czekają w środowisku i w gospodarce, nie będę się martwił. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że wiele innowacji w polskim rolnictwie wprowadzają właśnie kobiety. Widzę tutaj wiele kobiet na sali, co bardzo cieszy, a co piąte polskie gospodarstwo w Polsce jest prowadzone właśnie przez kobiety. A już teraz zapraszam Państwa na prezentację możliwości finansowania innowacji dla rolnictwa w ramach działania Współpraca, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Scena należy do Pana. Dziękuję. Szanowni Państwo, Państwa obecność tutaj na tej sali świadczy o tym, że
jesteście Państwo innowacyjni. Szanowni Państwo, to, że jesteście przed ekranami swoich telewizorów, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, też świadczy o tym, że Państwo interesujecie się innowacjami i chcecie odpowiadać na zmiany, które nas czekają i które się dzieją na naszych oczach. Nasi przedmówcy przedstawili nam pesymistyczne efekty, które będą nas czekały, na które musimy się przygotować. Natomiast ja chciałem w ten pesymizm wnieść troszkę ducha optymizmu przed przerwą, aby powiedzieć o tym, co możemy jeszcze zrobić, co możemy zdziałać jako polscy rolnicy, jako producenci rolni, jako przedsiębiorcy, jako naukowcy wspólnie, aby reagować na te zmiany. Szanowni Państwo, najpierw powiedzmy sobie, czym jest innowacja. Innowacją jest każda zmiana, która ma doprowadzić do polepszenia, poprawy naszego dobrostanu, naszego dobrobytu. Tak? Czyli innowacja jest czymś, co jest nieodłącznym elementem naszego życia. Codziennie wprowadzamy innowacje poprzez przestawienie ekspresu do kawy w miejsce, gdzie będzie on bardziej dostępny, przestawienie śmietnika tam, żeby było łatwiej nam do niego dotrzeć. Szanowni Państwo, innowacja jest krokiem, który jest codzienną pracą nad sobą i adaptowaniem się do zmian, które nas czekają. Natomiast w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji, podmioty doradcze w Polsce proponują rozwiązania, które w skali Europy dają bardzo dobre efekty. Szanowni Państwo, ponad 1000 grup operacyjnych, 1000 grup, które realizują innowacje w ramach rolniczych potrzeb, funkcjonuje w całej Unii Europejskiej. Wśród nich już ponad 180 grup operacyjnych funkcjonuje w Polsce. I tutaj proszę wybaczyć dużo tekstu, ale przede wszystkim chciałem powiedzieć o najważniejszych dwóch celach PROW-u, który właśnie nam mija, PROW-u 14-20, okres przejściowy obecnie trwa do 2024 roku. I tutaj chcę Państwu zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Na cel 2A oraz 3A, czyli najważniejsze elementy, które nas interesują w rolnictwie, czyli poprawa wyników gospodarczych oraz poprawa konkurencyjności. Tego bez innowacji nie jesteśmy w stanie osiągnąć. A czym jest współpraca? Szanowni Państwo, współpraca to jest zaufanie. To jest zaufanie, które budujemy często latami, a możemy stracić w jednej chwili. I to zaufanie, właśnie tego od Państwa oczekujemy. My jako podmioty, które Wam pomagają, które Wam doradzają, które z Wami się konsultują, które razem z Wami prowadzą i wprowadzają te innowacje, a później upowszechniają. Współpraca, czyli zaufanie, które budujecie Państwo między sobą. Tak? W przypadku innowacji w rolnictwie ta współpraca jest bardziej skomplikowana, ponieważ aby dobrze ją wprowadzić, przede wszystkim musimy współpracować z różnymi podmiotami pochodzącymi często z różnych środowisk. Rolnik, czyli praktyk, pragmatyk, musi się dogadać z naukowcem, którego wiedza, bez urazy moich przedmówców, jest często teoretyczna. Natomiast ona musi być wdrożona w praktyce. I szanowni Państwo, dlatego pokazuję teraz tą moją tęczową koniczynkę, która pokazuje wszystkie te najważniejsze podmioty, które tworzą tą grupę operacyjną, czyli tworzą tą innowację. Grupa operacyjna, grupa producencka, grupa gospodarcza, klaster, jakkolwiek to nazwiemy, mówimy tutaj o współpracy. I mówimy tutaj o samorządach terytorialnych, o doradztwie, o rolnikach przede wszystkim, do których na końcu dochodzi ta innowacja i oni ją wdrażają, oni ją realizują. Organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, no i jednostki naukowe. Bez nich ta innowacja nie byłaby możliwa. A co możemy Państwu zaproponować? Grupa operacyjna, czyli struktura, która umożliwia złożenie wniosku. Wchodzimy, szanowni Państwo, w ostatni etap programu rozwoju obszarów wiejskich. Co za tym idzie? Mamy ostatnie nabory ogłoszone na innowacje w tej perspektywie finansowej. Zostało jeszcze sporo pieniędzy, które można wykorzystać na wdrożenie innowacji w rolnictwie.
ponad 200 milionów, przynajmniej ponad 200 milionów złotych jest do rozdania w najbliższym naborze, do czego Państwa zachęcam, szczegóły za chwilkę. I Szanowni Państwo, jak to dofinansowanie otrzymać? Składacie Państwo wniosek jako grupa operacyjna, albo jako konsorcjum, co jest najprostszą wersją, albo tworzycie Państwo spółkę lub dowolną inną formę prawną. Jakie są zmiany? Kto może być w tej grupie operacyjnej? Przede wszystkim rolnicy, którzy są podstawowymi składnikami, że tak się wyrażę, takiej grupy operacyjnej, właściciele lasów, jednostki naukowe, przedsiębiorcy z zgodnym PKD oraz podmioty doradcze. Oczywiście to nie jest zamknięta kategoria. Tutaj oprócz tych podmiotów w skład grup operacyjnych mogą wchodzić inne podmioty, jak banki, jak organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, wszelkiego typu organizacje i podmioty, które działają na obszarach wiejskich i dla rolnictwa. Natomiast czym jest ta innowacja w definicji PROW-u? Innowacja, Szanowni Państwo, to jest coś nowego lub znacznie udoskonalonego. Czyli jak Państwo widzicie, mamy bardzo szeroką definicję innowacji. Co za tym idzie? Bardzo duże możliwości. Ponieważ gdybyśmy mieli zdefiniować stricte innowację, no to by to nie była innowacja, prawda? Mówimy o czymś, co jest nieodgadnione, co jest przez nas do odkrycia, co jest przez nas do wdrożenia, zweryfikowania. I w związku z tym innowacjami, które możemy zaproponować w ramach tego działania, w ramach PROW-u, jest przede wszystkim produkt, technologia, metoda organizacji, marketingu czy krótkie łańcuchy dostaw. W ostatnim czasie bardzo popularne, Szanowni Państwo, ponad 400 wniosków w ostatnich dwóch naborach zostało złożonych w ramach działania tematycznego dla krótkich łańcuchów dostaw. Co za tym idzie? Mali, średni rolnicy są zainteresowani bezpośrednią sprzedażą. To jest bardzo dobry prognostyk na najbliższe lata, bo rolnicy chcą się dostosowywać do zmieniających warunków gospodarczych i globalnych. Poziom dofinansowania praktycznie w wszystkich kategoriach 100%. I tutaj myślę, że najważniejszą informacją jest dla nas, że jest to 6 milionów złotych na jedną grupę operacyjną. Taki jeden podmiot może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 6 milionów złotych. Podzielone na różne kategorie kosztów. Koszty ogólne 100% refundacji, dotyczące między innymi projektów budowlanych, projektów technologicznych. Koszty badań również 100% refundacji, czyli wynagrodzenia, drobny sprzęt, wynajem aparatury, delegacje między innymi. Poza tym, Szanowni Państwo, koszty inwestycyjne. Obecnie 70% refundacji kosztów inwestycyjnych, czyli wszystkie inwestycje w infrastrukturę, urządzenia, maszyny, aparaturę badawczą, wartości niematerialne i prawne, a także koszty bieżące, które są otwartym katalogiem kosztów, również refundowane w 100% w formie ryczałtu. Jak Państwo widzicie, tutaj pokazałem tylko takie, powiedzmy, główne kategorie, które można w ramach tych kosztów bieżących zakwalifikować. Szanowni Państwo, tutaj chciałem tylko króciutko powiedzieć, jak przystosować się do tego naboru. Punktację, czyli mamy punktację za zróżnicowany skład, za jednostkę naukową, która wchodzi w skład grupy operacyjnej. Otrzymujemy punkty za ilość zakresów innowacji, za to, że przedsiębiorcy należą do kategorii MŚP, czyli mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, to też jest punktowane. Uzasadnienie wynikami badań naukowych projektu, oprócz tego również wysokość dofinansowania, a także prace rozwojowe. Szanowni Państwo, te kategorie są jakby ujednolicone w większości naborów na projekty innowacyjne we wszystkich kategoriach, czy w ramach PARP-u, czy w ramach NCBiR-u, czy w ramach projektów Komisji Europejskiej, z którą ściśle współpracujemy. Jak Państwo widzicie, obszar oddziaływania innowacji, również standardowe elementy, czyli ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu, zrozumiane OZE, czyli Zielony Ład, znowu wracamy do Green Dealu, tak? Mówimy o gospodarce cyrkularnej w gospodarstwach rolnych. To wszystko może zapewnić wzrost dochodów i zaadaptowanie się do nowych warunków.
Również poziom innowacyjności, czy jest krajowa, czy jest, ma charakter międzynarodowy. Produkcja podstawowa również jest punktowana w ramach tych działań. Szanowni Państwo, tutaj chciałem tylko wspomnieć, że w ramach każdego działania realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji należy podpisać weksle in blanco. W tym momencie te weksle są bardziej przystosowane do potrzeb rolników. Nie trzeba podpisywać na całą wartość projektu, tylko do wysokości swojego wkładu na przykład, więc jest to bardzo, bardzo dużo lepiej jest dostosowane do aktualnych potrzeb. Opinię o innowacyjności, którą należy otrzymać od niezależnej jednostki naukowej, która taką opinię wystawia dla grupy operacyjnej. I szanowni Państwo, chciałem jeszcze tutaj zasugerować, dlaczego konsorcjum. Konsorcjum jest najprostszą wersją współpracy, która później zawsze, w każdym momencie może być przekształcona w bardziej formalną, prawną wersję. Nie zachodzi między państwem trwały związek gospodarczy. Możecie państwo utworzyć tą grupę operacyjną tylko na potrzeby tego projektu, aby zrealizować konkretny cel gospodarczy, przedsięwzięcie gospodarcze. I umowę konsorcjum, jej treść można kształtować dowolnie każda grupa operacyjna według własnych potrzeb. To są zalety, informacje, nabór wniosku rozpocznie się 30 kwietnia, zakończy 15 czerwca. Składamy wnioski do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Na stronie agencji również możecie Państwo pobrać formularze wniosków i instrukcje ich wypełniania. I szanowni Państwo, teraz myślę, że warto powiedzieć o dobrych przykładach. Dobrych przykładach, które pokazują, w jaki sposób polscy rolnicy są innowacyjni. Ponieważ te grupy, takie przykładowe projekty pokazują, że polscy rolnicy są naprawdę bardzo przedsiębiorczy i pomysłowi. Co za tym idzie? Szanowni Państwo, będąc również pracownikiem reprezentującym Komisję Europejską, mogę powiedzieć jedno. Odwiedzając naszych sąsiadów z południa, z zachodu, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, widzę jedno, my jako polskie rolnictwo, polski sektor agro nie mamy się czego wstydzić. Jeśli chodzi o poziom innowacyjności, jeśli chodzi o poziom rozwoju, absolutnie jesteśmy w czołówce. Zwłaszcza jeśli chodzi o tego typu pomysłowość i innowacyjność. Innowacyjność to jest postęp. Kiedyś nazywaliśmy to postępem, teraz jest to szumnie i bardzo często używane słowo innowacyjność, ale za tym kryje się właśnie zaufanie, współpraca i wspólny cel. I tak, szanowni Państwo, chciałem pokazać takie kilka przykładowych grup bardzo zróżnicowanych. Pierwsza to właśnie grupa Wirtualne Pole, w którym informatycy wpadli na pomysł, że stworzą nowatorski model sprzedaży produktów rolnych. Na czym on polega? Polegał na tym, że stworzyli portal, w którym osoba z dowolnego miejsca na ziemi czy z dowolnego miejsca w Polsce może wykupić subskrypcję na konkretny fragment pola uprawnego i zamówić uprawę konkretnej rośliny, konkretnego warzywa, konkretnego zboża na tym obszarze. Czyli taka licencja, subskrypcja dla osoby, która chce, żeby dla niego rolnik uprawiał konkretną uprawę w konkretnym systemie. Bardzo ciekawy pomysł, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zachęcam do wchodzenia w tego typu innowacje, szanowni Państwo, bo szczerze mówiąc naprawdę jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które dla gospodarstw rolnych, które też są w takich lokalizacjach umiejscowione w Polsce, które nie mają dobrego połączenia z dużymi aglomeracjami. I sprzedaż bezpośrednio na przykład w przypadku takiego rozwiązania jest bardzo dobrym wyjściem i rozwiązaniem. Kolejny przykład, myślę, że już flagowa i tutaj w tym województwie dobrze znany projekt Bezpieczna Ferma, gdzie rolnicy, drobiarze skrzyknęli się, aby pomyśleć o tym, jak zmniejszyć straty, jak zwiększyć jakość tego drobiu i jak dostosować się do nowych warunków rynkowych. Co wymyślili? Zastosowanie kopalin naturalnych, glinokrzemianów, haloizytu, zeolitu, bentonitu.
Jest co najmniej kilka, szanowni państwo, projektów, które stosują kopaliny naturalne, które są zresztą w Polsce naturalnie wydobywane, jako jedno z niewielu miejsc w Europie i na świecie, gdzie możemy takie kopaliny naturalne wykorzystywać. I one w przypadku stosowania drobiu poskutkowały przede wszystkim wzrostem jakości, zmniejszeniem chorób, a co za tym idzie wyższą ceną za kilogram drobiu. Kolejny przykład, to co już robili Włosi, to co robili Hiszpanie, czyli powrót do tradycji. Powrót do tradycji, czyli powrót do pradawnych odmian pszenic, zbóż, które nie są zmodyfikowane, nie są zhybrydyzowane, nie są wymieszane z innymi odmianami czy gatunkami. Co spowodowało uzyskanie bardzo ciekawego rozwiązania opartego na uzyskaniu pradawnego chleba, opracowaniu technologii uprawy i przede wszystkim uzyskaniu produktu, który ma wysokie wartości odżywcze, na które teraz klienci coraz częściej zwracają uwagę, prawda? Bo klient jest coraz bardziej wybredny, zwraca uwagę na to, skąd pochodzi produkt, gdzie jest wyprodukowany, jakiej jakości ten produkt jest i na to właśnie polscy rolnicy, polscy przedsiębiorcy odpowiadają. Szanowni państwo, procesy produkcji, innowacyjne produkty, chleby, makaron, płatki, to wszystko jest w systemie ekologicznym. To wszystko jest certyfikowane. Szanowni państwo, my naprawdę jesteśmy bardzo do przodu, jeśli chodzi o tego typu wysoką jakość żywności i właśnie kolejni ministrowie rolnictwa akurat mówią jednym głosem w tym zakresie, czyli mówią o tym, że polskie rolnictwo nie może konkurować ilością, bo nigdy nie będziemy w stanie konkurować ilością z krajami niżej rozwiniętymi, ale produkującymi w niższej cenie, ale my możemy konkurować jakością. I tym właśnie takie projekty pokazują, że możemy. Projekt Gardena, czyli uzyskanie pierwszej polskiej odmiany ziemniaka odpornego na zgniznę, na Phytophthora infestans, czyli najpopularniejszy problem, który występuje w przechowalnictwie ziemniaka, który tutaj Wielkopolska i Kujawsko Pomorskie słynie, tak? Więc tutaj możemy powiedzieć, że jesteśmy lokalnymi patriotami. Oprócz tego opracowanie na przykład prototypu drylowania, prototypu maszyny, która dryluje wiśnie, tak, aby jej struktura była minimalnie naruszona. Na przykład właśnie tutaj w ramach tego projektu uzyskano nienaruszoną praktycznie strukturę owocu. Dzięki temu zmniejszono straty i podniesiono jakość. Dzięki czemu więcej plonów, większe dochody, nowe rynki zbytu i większa konkurencyjność. Szanowni państwo, kolejny przykład, już tym razem taki bardzo wiosenny, czyli projekt Kwiaty Cebulowe, gdzie jeden z największych producentów kwiatów cebulowych w Polsce, chyba nawet największy, opracował nową innowacyjną technologię i metodę organizacji produkcji z zastosowaniem komór, innowacyjnych komór, w którym jest zamgławianie właśnie tych cebulek kwiatowych natlenkiem wodoru, stabilizowanego srebrem. Co za tym idzie? Uzyskano dzięki temu praktycznie produkt wolny od grzybów saprofitycznych. Ten producent ma kontrakt z największymi tutaj firmami budowlano-ogrodniczymi w Polsce i dzięki temu zwiększył jeszcze swoją sprzedaż, zwiększył również sprzedaż poza granice naszego kraju, dzięki czemu jest bardziej konkurencyjny i dzięki temu rozpycha się na rynku europejskim, na czym nam również najbardziej zależy. Kolejny przykład, słomka ze słomy, prosty przykład, tak? Wykorzystujemy innowacyjny system produkcji naturalnych słomek pochodzących ze słomy. Kolejny przykład, również z tego województwa, projekt Nowa Trawa, czyli nowa, innowacyjna odmiana wyselekcjonowana przez jednostki naukowe z naszego województwa, które przez wiele lat prowadzą badania poletkowe i uzyskanie właśnie nowej odmiany trawy, w tym przypadku rzecicy trwałej, która jest zasiedlona przez symbiotyczne grzyby endofityczne.
Szanowni Państwo, podsumowując, przede wszystkim chciałem podziękować polskim rolnikom, chciałem podziękować przedsiębiorcom za to, że jesteście tacy waleczni, że potraficie reagować na zmiany rynkowe, że potraficie znaleźć czas, pomimo tego, że jest taki sezon obecnie, który wymaga waszej obecności na polu, abyście też tu przyjechali, byli przed ekranami monitorów, komputerów i rozmawiali, słuchali i wymieniali się doświadczeniami o innowacjach. To pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy i to pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Te innowacje, które Państwu przedstawiłem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, który w całej Polsce jest realizowany. Szanowni Państwo, polskie rolnictwo jest innowacyjne, będzie jeszcze bardziej i do tego, Szanowni Państwo, Państwa zachęcam do współpracy i do budowania zaufania, bo to do tej pory było naszym największym, największym utrudnieniem. Musimy zmienić nasze podejście, nasz światopogląd do tego, abyśmy mieli do siebie zaufanie i potrafili w takich projektach współpracować i być krok przed pozostałymi. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję serdecznie, panie doktorze, za wystąpienie i nawiązując do tego, co pan mówił, nie wątpię, że polscy rolnicy będą stawiać na innowacje i na dotacje, bo przecież już nieraz udowodnili, że potrafią wyciskać przysłowiową brukselkę. Dziękuję państwu za to, że byliście z nami. Teraz kończymy pierwszą część naszego spotkania. Dziękuję państwu na sali, dziękuję także naszym widzom, którzy łączą się z nami online. Państwa z sali zapraszam na krótką 15-minutową przerwę. A do Państwa teraz mówię, którzy łączą się z nami online, proszę poczekać dosłownie minutę, już za chwilę rozpoczniemy quiz wiedzowy z nagrodami. Potrzebujemy tylko przerwy technicznej. Widzimy się dosłownie za 60 sekund. A po przerwie z Państwem widzimy się o 12:25. Do zobaczenia. Proszę Państwa, już się z Państwem łączymy. Witam ponownie serdecznie. Pod oknem transmisji zobaczycie Państwo okienko naszego quizu wiedzowego z nagrodami. Trzeba w to okienko kliknąć. Zobaczycie Państwo trzy występujące po sobie pytania. Trzeba na nie odpowiedzieć. Oczywiście wygrają te osoby, które odpowiedzą poprawnie i najszybciej. Wyniki naszego quizu podamy Państwu na koniec naszej konferencji, także bardzo prosimy, żebyście byli Państwo z nami do końca. Tymczasem pozostaje mi Państwu życzyć powodzenia
zaczynamy. Blisko 15 lat podążamy tą samą drogą.
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Z ogromnym zaangażowaniem dzielimy się wiedzą oraz szukamy najlepszych i skutecznych rozwiązań, które dopasowujemy indywidualnie do ich potrzeb i możliwości. Staramy się być o krok przed innymi. Lubimy to uczucie, kiedy pierwsi wiemy, co się dzieje dziś, a co powinno dziać się w przyszłości w sektorze rolno-spożywczym. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco i możemy oferować najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Rozumiemy ten biznes jak mało kto. Stoi za nami doświadczenie, wiedza i lata praktyki, ale również ogromny szacunek dla tych, którzy wytwarzają żywność. Umiejętności na poziomie eksperckim pozwalają nam właściwie ocenić klienta i możliwości jego finansowania. Dzięki temu wspieramy rozwój, dbając o bezpieczny biznes. Pomagamy w szukaniu optymalnych ścieżek rozwoju. Wspieramy proces kredytowy, dyskutujemy, analizujemy dane. Rekomendujemy najlepsze i bezpieczne rozwiązania, minimalizując ryzyko. Jesteśmy blisko zawsze, kiedy nas potrzebujecie, aby właściwie spełniać cele biznesowe. Wspólnie celebrujemy osiągnięcia i wspieramy w trudniejszych momentach, podając pomocną dłoń. Nasz sukces to rozwój klientów i banku. Uzupełniamy się, wspieramy, dbamy o dobrą komunikację, bo wierzymy, że pozytywna atmosfera w grupie pomaga nam rozwijać się dzień po dniu. Wspólnie zmieniajmy świat na lepsze. BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Oczekiwania konsumentów, nowe regulacje. Zmierzamy w stronę zrównoważonej produkcji żywności. Czy chcesz już dziś wiedzieć, ile gazów cieplarnianych emituje Twoja uprawa roślinna lub stado krów? Wejdź na agronomist.pl i uruchom nasz kalkulator. To tylko kilka prostych kroków. Wystarczy podać niezbędne informacje. Jeśli zajmujesz się produkcją roślinną, kalkulator zapyta między innymi o charakter gleby, zmiany węglowe czy zużywaną energię. Jeśli zajmujesz się produkcją mleczarską, kalkulator poprosi między innymi o wielkość stada, używane pasze czy sposób wypasu. Kalkulację możesz przerwać i zapisać, a potem w dowolnym momencie do niej wrócić. Na koniec otrzymujesz raport. Z tym raportem jesteś o krok do przodu. Już dziś możesz zacząć zarządzać wpływem swojej produkcji na środowisko naturalne. Agronomist.pl to portal BNP Paribas Bank Polska S.A. pozwalający na optymalizację czasu, zasobów i kosztów. Agronomist to serwis gromadzący w jednym miejscu tak szeroki zestaw profesjonalnej wiedzy i innowacyjnych narzędzi dla przedsiębiorców rolnych i firm przetwórczych zupełnie bez opłat. Baza wiedzy z sektora Food and Agro. Najnowsze informacje z prasy branżowej. Narzędzia. Skuteczne zarządzanie gospodarstwem z narzędziami Rolnik On, AgriVi, Sat Agro. Monitoring upraw, zarządzanie stadem, automatyczny rejestr środków ochrony roślin, przejrzysta księgowość. To wszystko w jednym miejscu. Precyzyjna prognoza pogody oraz alerty przymrozkowe. Porównywarka cen rynkowych w skupach i na targowiskach. Profesjonalne doradztwo. Zadaj pytanie jednemu z naszych zweryfikowanych ekspertów. Pierwszy na polskim rynku kalkulator kredytowy dla przedsiębiorców rolnych. Wyszukiwarka nieruchomości, ułatwiająca znalezienie nieruchomości rolnych na terenie Polski, wystawionych na sprzedaż przez klientów banku BNP Paribas. Zrównoważona produkcja, energia odnawialna, zarządzanie wodą i środkami produkcji, rolnictwo ekologiczne.
kalkulator zużycia azotu. Dowiedz się, ile kilogramów azotu wytwarza Twoje gospodarstwo. Sekcja dla kobiet. Wywiady z przedsiębiorczymi kobietami, lifestyle, sezonowe inspiracje. Cykliczny konkurs fotograficzny Twoje pole do popisu z szansą wygrania atrakcyjnych nagród. Przeglądaj Agronomist również na swoim smartfonie. Korzystaj z branżowej wiedzy, wyznaczaj trendy i rozwijaj swój biznes.
Witam Państwa serdecznie. Po krótkiej przerwie rozpoczynamy drugą część szóstej edycji Agroakademii. Witam serdecznie osoby, które są tutaj z nami na sali, a także widzów online. Przypominam, że cały czas można zadawać pytania na czacie, które zostaną przekazane naszym ekspertom podczas debaty. Osoby, które są na sali, będą mogły zadawać pytania naszym ekspertom osobiście. A już teraz zapraszam Państwa na prezentację o ubezpieczeniach. Zapraszam na scenę pana Krzysztofa Mrówkę, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Rolnych Generali Agro. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam serdecznie Państwa. Czy w obliczu zmian klimatycznych, o których mówiliśmy, ubezpieczenia to teraz obowiązek, czy raczej już konieczność? Myślę, że to jest też zero-jedynkowa odpowiedź. Tu nie chodzi tylko o zmianę klimatu, ale o to, co się dzieje na rynku. Kwestie cen, ich wysokości, to raczej właśnie konieczność, tak bym krótko odpowiedział. A dlaczego? To za chwilę postaram się Państwu tutaj przybliżyć, co się zadziało i co się może zadziać. Właśnie o tym, tak jak Pan powiedział już za chwilę, zapraszam na prezentację ubezpieczenia. Dlaczego warto się ubezpieczać? Scena należy do Pana. Dziękuję. Szanowni Państwo, generalnie chciałem Państwu pokazać, jak wyglądały ostatnie lata z punktu widzenia ryzyka, bo czym jest to ryzyko? Z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń i Państwa jako rolników to przebieg pogody i jaki ta pogoda ma wpływ na to, co robimy na co dzień, czyli na produkcję roślinną. I generalnie w Europie można powiedzieć tutaj to, co pokazał Pan Profesor, czyli zmiana klimatu, a właściwie wzrost temperatury, ma wpływ na to, jak te ryzyka przebiegają. Niestety nie jest to też dobra informacja, bo na tych dwóch wykresach można zauważyć, że zarówno duże zjawiska gradowe, tutaj nie mówimy o gradzie, który spadł poniżej centymetra, tylko tu są grady, te 3275, to są grady, które są miały wpływ na ekonomiczną stratę w rolnictwie, w przedsiębiorstwach w Europie. Takich zdarzeń było w roku 2019 ponad 3000. A jeżeli chodzi o huragany, które już w tym roku też w Polsce dały o sobie znać na przełomie stycznia i lutego, dwa zdarzenia huraganowe, one dotyczyły co prawda uszkodzeń w budynkach, ale to też pokazuje, że w roku 2019 było ich ponad 12 tysięcy i niestety żółty wykres pokazuje, że ta tendencja jest też wzrostowa i to też ma na to wpływ wzrost temperatury. Kolejna rzecz. No to już mówimy tutaj o tornadach, czyli ten czerwony wykres. Bardzo dużo takich zjawisk było w roku 2019, ale co jest bardziej niepokojące i dotyka naszych pól, to tak zwany deszcz nawalny. Ponad prawie 4000 zdarzeń w roku 2019. I jak to wyglądało w latach 2020-2021, to za chwilę pokażę no, na naszych cyfrach, na tym, co się zadziało w likwidacji szkód. To jest też dość istotna sprawa. Rok od analiza zdarzeń gradowych w Europie poprzez Centrum Badań Zjawisk Atmosferycznych Europejskie pokazuje, że nie mamy do czynienia ze spadkiem ilości gradobić. Wręcz ta tendencja jest wzrostowa, czyli intensywność gradobić w Europie, a w Polsce też, bo Polska tutaj na tej mapie jest i niestety te białe kropki w Polsce to oznaczają grady wielkości powyżej 10 cm i one w roku 2021 spadły w województwie mazowieckim. Za chwilę pokażę, jak to wyglądało na żywo. Natomiast tendencja jest wzrostowa. Zarówno ilość gradobić, intensywność i ich wielkość. A to ta wielkość i intensywność wpływa na to, jakie one powodują straty w produkcji. I o tym powinniśmy pamiętać. To myślę, że to jest takie podstawowe ryzyko i to za chwilę pokażę, że Państwo jako rolnicy no najczęściej się ubezpieczacie właśnie od ryzyka gradobicia, dlatego że mamy z nim do czynienia na co dzień i jak te wykresy pokazują, będziemy mieli tylko gorzej, jeżeli chodzi o ilość zjawisk gradowych. Rok 2021 był pod względem zdarzeń gradowych wyjątkowy, no nie tylko dla nas jako firmy ubezpieczeniowej, ale generalnie w Europie został pobity rekord ilości gradów, które wpływały ekonomicznie na straty w rolnictwie. I dniem takim szczególnym był 24 czerwiec. To też trochę pokazuje to, co wspomniał Pan Profesor, że to lato nie kojarzy nam się z Bałtykiem i z plażą, tylko no spowodowało takie duże zdarzenia. Natomiast z tych 800 zdarzeń zanotowanych w Europie całej,
aż 600 pochodzi z terenu Polski. To też pokazuje, że nie jesteśmy jacyś inni. Kiedyś mówiło się o tym, że są fronty burzowe, gradowe i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie można powiedzieć, że grad występuje wszędzie i nie sugerowałbym się, że w danym regionie on występuje częściej, czy nie. On może wystąpić w każdej chwili. To jest takie dość ryzyko niespodziewane. Co jest ważne, tutaj ten grad ma 13,5 cm. To jest zanotowany grad w województwie mazowieckim, w Tomaszowie Mazowieckim. Myślę, że to też pokazuje, oczywiście to nie jest tak, że na każde pole spada taki grad. Natomiast ważne jest jeszcze to, kiedy on spada. I patrząc z perspektywy generali, jako Zakładu Ubezpieczeń, który ubezpiecza bodajże 40% powierzchni ubezpieczonej w Polsce, to kiedy te grady dotykają rolników najczęściej? To są miesiące czerwiec, lipiec i sierpień. Jeżeli chodzi o deszcze nawalne, dodatkowo trzeba tutaj dołożyć i huragany, październik, listopad. I tutaj wchodzimy już w kukurydzę i w kukurydzy coraz więcej tych zdarzeń huraganowych jest i one powodują duże straty. Jak to wyglądało u nas? Czyli jedno zdarzenie, jeden grad, powiedzmy trwa to od 5 do 10 minut i najwyższa wypłata w roku 2021, oczywiście ona dotyczy borówki, to jest ponad 3 miliony złotych, czyli ten konkretny klient ubezpieczył w naszej firmie tą borówkę, wystąpiło u niego gradobicie i odniósł taką stratę. Co by było, gdyby się nie ubezpieczył, niezależnie gdzie? No straciłby po prostu wskutek gradu 3 miliony złotych. Czy to jest dużo, czy to jest mało, niech każdy oceni. Można to przełożyć na swoje podwórko, co by było, gdyby mnie taka szkoda całkowita, bo tutaj mówimy o szkodzie całkowitej, co widać, dotknęła. Nie dotyczy to tylko borówki, ale przykład tego rzepaku pokazuje, że grad tuż przed żniwami, nie ten 13-centymetrowy, który fajnie wygląda na zdjęciu, tylko nawet ten centymetrowy o dużej intensywności potrafi uszkodzić tą plantację 50-70, czasami nawet 100%. Czyli żniwa są za nami, natomiast my nie mamy z tego żadnego zysku. O tym należy pamiętać. Coraz więcej pojawia się też kukurydzy, o czym słyszeliśmy wcześniej. I w tym roku prawdopodobnie też będzie więcej hektarów. Szacuje się, że około 100 tysięcy hektarów kukurydzy więcej w Polsce. Czy są szkody w kukurydzy? Niektórzy twierdzą, że kukurydza jest odporna na gradobicia, przymrozki, deszcze, nawalne, huragany. Jest to nieprawda, co za chwilę pokażę. Natomiast jeszcze jedno ryzyko, przymrozki. Oczywiście najbardziej się ich obawiamy, gdzie? W roślinach oleistych, w rzepaku, zwłaszcza w okresie pełni kwitnienia. No efekt tego jest taki, jak tutaj widoczny na tym zdjęciu, to całe piętro nam wypada, czyli to jest moment, kiedy wystąpiły te przymrozki wiosenne. No i szacujemy stratę, tak? Kukurydza też oczywiście. Natomiast w roku, który trzeba powiedzieć wprost, to nie był rok przymrozkowy, bo w zeszłym roku raczej przymrozki występowały lokalnie, one nie występowały globalnie na dłużej, tylko powiedzmy mikroklimat nad konkretnym obszarem, gminą, polem występowały jakieś zastoiska mrozowe i wtedy były te przymrozki i te przymrozki spowodowały największą stratę w burakach, 270 hektarów, to jest około 100 tysięcy złotych. Także w burakach też zabezpieczenie się przed ryzykiem przymrozków jest istotne. Deszcz nawalny, huragan. Coraz częściej Państwo ubezpieczacie się. To bardzo dobrze. To też pokazuje, że jednak to, że tych zjawisk coraz więcej jest nad naszymi polami, tych deszczy nawalnych i huraganów, buduje naszą świadomość i potrzebę taką. Dobrze, no w kolejnym roku będę musiała się zabezpieczyć, no bo ta strata może mnie też dotknąć. I tutaj przykłady szkód z deszczu nawalnego w kukurydzy na ziarno. 240 hektarów, 270 tysięcy złotych. Oczywiście to są duże powierzchnie. Nie zawsze takie duże powierzchnie są. Ja pokazuję tutaj największe zdarzenia, jakie miały miejsce w roku 2021. Huragan. Generalnie, gdyby tak przyjąć wszystkie szkody w naszej firmie, to było około 25 tysięcy zdarzeń w skali całego roku, 2021. Natomiast 80% tych szkód to jest grad, deszcz nawalny i huragan. Te trzy ryzyka. Generalnie nie mieliśmy do czynienia z przezimowaniem. W tym roku też nie będziemy mówili o dużych szkodach z przezimowania, raczej jakieś wymoknięcia. Natomiast to nie znaczy, że ryzyko przezimowania już u nas nie wystąpi. Ono występowało ostatnio w roku 2012-2016, ale to nie znaczy, że w przyszłym roku go nie będzie. To, że się klimat ociepla, to nie znaczy, że nie wystąpią ujemne skutki przezimowania.
one mogą wystąpić i one wystąpią wtedy na taką skalę jak w roku 2012, gdzie wypadło bardzo dużo upraw, co też za chwilę pokażę. Ogień oczywiście też największe straty powoduje tuż przed żniwami. To jest przykład szkody ogniowej, 25 hektarów jęczmienia, no i wypłata odszkodowania na poziomie prawie 100 tysięcy złotych. I teraz to widzi Zakład Ubezpieczeń, to co pokazałem. To są realne cyfry, realne szkody. Natomiast jak my jako producenci rolni na to reagujemy? Tu są ostatnie 4 lata. To jest informacja też z Ministerstwa Rolnictwa. Jest pokazana ilość dopłat. Ta pierwsza wartość dopłat w tysiącach. Rok 2019 był wyjątkowy, bo ubezpieczyło się najwięcej hektarów do tej pory. To jest prawie 4 miliony hektarów. Natomiast dlaczego tak się stało? Mówi się, że Polak mądry po szkodzie. Rok 2018 to był rok suszowy, jak Państwo pamiętacie. I rok 2020 spowodował, że ubezpieczyło się więcej producentów zbóż. Jak to wygląda w rzeczywistości? Proszę zobaczyć. Kiedy widać, że były przezimowania? Rok 2012, rośliny oleiste i znaczący spadek powierzchni. To nie jest przypadek, to nie jest fakt taki, że rolnicy nagle zdecydowali, że nie będą wysiewać rzepaku. Nie, on po prostu nie przezimował. Rok 2016, kolejny rok z przezimowaniem i widać to w wierszu, gdzie mówimy o rzepaku, zmniejszona powierzchnia. Na to wszystko mają wpływ czynniki pogodowe. Natomiast rok 2020 i 2019, to proszę zobaczyć po roku suszowym, jaki jest wzrost ubezpieczenia zbóż. Generalnie patrząc na zboża, szacunek 6-7 milionów hektarów około w Polsce pod zasiewami zbóż, a ubezpieczonych maksymalnie w 2019 roku było no, 2 miliony ponad hektarów. I teraz, jaki wpływ ma pogoda na nasze decyzje rolników? Patrzyliśmy po prostu ostatnie 2 lata, bo te ostatnie 3 lata były bardzo intensywne, jeżeli chodzi właśnie o deszcze nawalne i huragany. I chcieliśmy zobaczyć, czy Państwo jako producenci rolni wybieracie właśnie szerszy zakres po tych złych doświadczeniach z deszczami nawalnymi i huraganami. I tak się dzieje i to jest bardzo dobra informacja. No to nie wiem, czy to jest innowacyjność, ale na pewno to jest reakcja na to, co się dzieje, co się zmienia na naszych polach. Czyli generalnie 9% mniej klientów wybiera pojedyncze ubezpieczenie ryzyka gradu i wybiera w to miejsce szerszy zakres. Rozszerza to o przymrozki wiosenne, rozszerza to o deszcz nawalny czy huragan. I bardzo dobrze, co jest ważne w wyborze takiego ryzyka? Po pierwsze, żeby spojrzeć na swoje pole, nie na sąsiada. Po drugie, żeby wybrać ryzyka, które dotyczą upraw, które ja uprawiam. A nie, bo sąsiad wybrał, tylko ja mam rzepak, mam okres wegetacji taki, w którym te przymrozki rzeczywiście są dla mnie problemem, wybieram przymrozki wiosenne. Jeżeli jestem na południu, robiliśmy też takie badanie w zakresie przymrozków wiosennych. Po tym roku, w którym 21 marca, z uwagi na wcześniejszą fazę rozwojową, bo tam było przesunięcie wegetacji o prawie 2 tygodnie, przymrozki wystąpiły w okolicach 20 marca, a już się zaczynało kwitnienie w rzepaku. I efekt jest tego taki, że jak spojrzeliśmy na dane meteorologiczne z ostatnich 60 lat, to wyszło nam, że średnio, oczywiście to jest średnio, nie można tego przekładać 1:1, bo będzie jeden rok taki, jeden taki. Natomiast przyspieszenie wiosennej wegetacji następuje o jeden dzień co 4 lata. I pewnie to też ma wpływ na wzrost temperatury. Czyli może być taki rok, że dziś będę miał początek kwitnienia w rzepaku. Jak dzisiaj pójdę na pole, to powiem, co on gada, szalony facet. Natomiast jak się cofnę do roku, w którym 21 marca wystąpiły te przymrozki, to właśnie taka sytuacja miała miejsce. I to też pokazuje, że ten klimat, ta zmiana temperatury na pewno ma na to wpływ. I trzeba o tym też pomyśleć. I teraz, gdzie rolnicy się ubezpieczają? To są dane w zasadzie z Ministerstwa Rolnictwa oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń. To jest z roku 2020, bo tylko w tym roku była taka informacja podana. To są miejsca zaznaczone, ile tysięcy hektarów jest ubezpieczonych w poszczególnych województwach. I tak naprawdę, gdyby Polskę, no nie lubię tego robić, ale gdyby ją podzielić na pół, to zachodnia część to jest 2,2 miliona hektarów ubezpieczonych,
a wschodnia część to jest 1 000 000 hektarów ubezpieczonych. Wiadomo, to jest tam zachodnia część, to są te duże gospodarstwa, większa część tych upraw, powiedzmy zbóż, kukurydzy, buraków i tak dalej, ma to ogromny wpływ. Natomiast no, sporo jeszcze jest do zrobienia. I co jest pozytywne, gdybyśmy się tak cofnęli do roku 2006-2007, gdzie ten system ubezpieczeń z dopłatami zaczynał funkcjonować, myślę, że to jest bardzo dobra informacja, że te dopłaty cały czas funkcjonują i budżet jest duży, to z tej wschodniej strony Polski te cyfry byłyby o połowę niższe. Te z zachodniej o 1/3 niższe. Także to też pokazuje, że to wsparcie, dofinansowanie do ubezpieczeń jest istotne i zmiana klimatu wpływa na to, że po prostu się na to decydujemy. Z mojej strony to wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Bardzo miło było mi dla Państwa przeprowadzić tą prezentację. Serdecznie dziękuję. A Państwa chciałem zostawić z takim pytaniem, ale niech każdy sobie już na nie odpowie po zakończeniu dzisiejszego eventu. Jak ja zarządzam tym swoim ryzykiem i gdzie ja jestem na tej mapie w Polsce? Czy ja korzystam z takich narzędzi jak ubezpieczenia, czy nie? Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Nawiązując do prezentacji pana Krzysztofa Mrówki, można powiedzieć, że sprawdza się powiedzenie przezorny, zawsze ubezpieczony, warto się ubezpieczać. Ja już teraz, szanowni państwo, zapraszam państwa na kolejną prezentację, która będzie poświęcona bardzo gorącemu tematowi, czyli Polskiemu Ładowi. Poprowadzi ją specjalizujący się w prawie podatkowym dr Grzegorz Keller, adwokat, associate w kancelarii prawnej SPCG, pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Pana Grzegorza nie ma tutaj z nami ze względu na obowiązki zawodowe, ale dysponujemy nagraniem jego wystąpienia. Mam nadzieję, że pan Grzegorz wkrótce do nas dołączy, jest w drodze i weźmie udział w panelu dyskusyjnym. Póki co zapraszam państwa na prezentację Polski Ład z perspektywy rolnika, Grzegorz Keller. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym wydarzeniu. Cieszę się, że mogę być z Państwem i brać udział w Agroakademii Banku BNP Paribas. Nazywam się Grzegorz Keller, jestem adwokatem w kancelarii SPCG, również wykładowcą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawię dzisiaj Państwu temat, który jest jednym z najgłośniejszych tematów w polskim życiu publicznym w ostatnich miesiącach i zastanowimy się wspólnie nad tym, jakie ma on znaczenie z perspektywy rolników. Chodzi oczywiście o Polski Ład, czyli duży program reform, zmian legislacyjnych, które rząd proponował i proponuje nadal już od prawie już kilkunastu miesięcy. No, Polski Ład to oczywiście wiele obszarów. Tym najgłośniejszym, najbardziej znanym i będącym przedmiotem największych dyskusji medialnych jest ten obszar podatkowy. I o nim dzisiaj kilka słów również sobie powiemy. Natomiast, no jak wspomniałem, tych obszarów pozapodatkowych jest wiele i jednym z nich jest również obszar wsparcia dla rolnictwa, czy szerzej mówiąc dla wsi jako takiej. I myślę, że to jest ten obszar zagadnień, który jest dla Państwa szczególnie interesujący, dlatego chciałbym się dzisiaj na nim skupić. Zaczniemy sobie, jak wspomniałem, od powiedzenia sobie kilku słów na temat tego, w jaki sposób Polski Ład wpływa na rozliczenia podatkowe, no oczywiście naszej grupy, czyli grupy rolników prowadzących działalność w różnej formie, zatrudniających albo niezatrudniających pracowników. Przechodząc do kwestii podatkowych, no trzeba tu oczywiście zwrócić uwagę na to, że jak wspomniałem, rolnicy prowadzą działalność w bardzo różnych formach, nie zawsze, a wręcz nawet zwykle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT, aczkolwiek może zdarzyć się taka sytuacja, jeżeli prowadzą działalność w zakresie tak zwanych działów specjalnych produkcji rolnej. Nie jest to bynajmniej wąska grupa rolników, dlatego jak najbardziej te zmiany wprowadzone Polskim Ładem w pewnym stopniu dotykają również sektora rolniczego. Oczywiście działalność rolnicza jest prowadzona również w formie spółek. Mówię o tym nie przypadkiem, no bo Polski Ład w tej części podatkowej przewiduje również
i właściwie już można powiedzieć wprowadził w istotnej części zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli właśnie tego podatku, którym są opodatkowane dochody spółek kapitałowych, no i niektórych spółek osobowych. Ci z Państwa, którzy prowadzą działalność w formie czy spółki komandytowej, czy ewentualnie komandytowo-akcyjnej, choć to bardzo rzadko spotykana forma, myślę, że doskonale wiedzą, o czym mówię. No, zacznijmy sobie od rolników prowadzących działalność w formie jednoosobowej, oczywiście tych opodatkowanych PIT-em. No, tutaj można powiedzieć, że te rozwiązania, które zostały wprowadzone, mają różnoraki charakter. Część z nich jest korzystna, część jest no, mocno niekorzystna. Aczkolwiek te dotyczące składek, które w największym stopniu obciążyły przedsiębiorców prowadzących działalność poza rolniczą, no, tych rolników opodatkowanych PIT-em interesują mniej. To, o czym na pewno trzeba powiedzieć, ale ci z Państwa, którzy są opodatkowani tak zwaną skalą podatkową, czyli tymi dwiema stawkami 17-32%, zapewne doskonale zdają sobie sprawę z tego, że no, od tego roku mamy już wyższą kwotę wolną od podatku, dość znacznie wyższą. Podwyższeniu uległ również próg podatkowy, powyżej którego wchodzimy w tę wyższą stawkę podatku. No i to są oczywiście rozwiązania korzystne. Z kolei mniej korzystny jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, no już takiego całkowitego, można powiedzieć, że doszło tu do takiego całkowitego wyłączenia takiej możliwości. Do tej pory w pewnej części składka zdrowotna ulegała odliczeniu. Oczywiście to jest, można powiedzieć, sytuacja przejściowa. Nie tak ustawodawca zakładał, że to będzie wyglądało. Te zmiany, o których mówię, miały być tymi docelowymi, obowiązującymi przez dłuższy czas. Natomiast liczne problemy, z którymi wiązało się wprowadzenie Polskiego Ładu, tego podatkowego, no, wywołały sytuację taką, że oto no, jest już opublikowany projekt ustawy, która znacznie zmodyfikuje to, o czym teraz mówię, i już od lipca ta niższa stawka podatku będzie wynosić 12%, zlikwidowana zostanie również tak zwana ulga dla klasy średniej, no, która rodziła bardzo wiele problemów i myślę, że ci z Państwa, którzy się z nią zetknęli, to doskonale zdają sobie z tego sprawę. W zakresie spółek kapitałowych warto wspomnieć o kilku interesujących rozwiązaniach. Takim, myślę, najbardziej potencjalnie dogodnym i wartym rozważenia jest estoński CIT. To jest oczywiście rozwiązanie, które funkcjonuje już nie od dzisiaj, natomiast od tego roku zostały wprowadzone zmiany, które ułatwiają korzystanie z tego mechanizmu, a także czynią go bardziej atrakcyjnym, bo pozwala to tak naprawdę na zaoszczędzenie dość, można powiedzieć, dużej kwoty podatku. Stąd wiele spółek rozważa wprowadzenie tego estońskiego CIT-u u siebie i korzystanie właśnie z tej formy opodatkowania. Z rzeczy mniej korzystnych warto wspomnieć o podatku minimalnym, czyli takiej formie opodatkowania, która ma obciążać tych podatników, czyli te spółki, które nie generują dochodów, przynoszą straty albo generują dochody w bardzo niskiej wysokości. Wówczas takie spółki i tak zapłacą podatek od przychodu. No, chodziło tu przede wszystkim o opodatkowanie tych podmiotów, które generują bardzo wysokie koszty uzyskania przychodu i w ten sposób no, poniekąd unikają płacenia podatku dochodowego. To rozwiązanie myślę, że w Państwa przypadku będzie mniej niebezpieczne, dlatego że jest sporo wyłączeń w zakresie tych podmiotów, które nie będą objęte tym podatkiem, czy nie są już objęte tym podatkiem minimalnym, między innymi spółki, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Od przyszłego roku spotka nas także takie zupełnie nowe rozwiązanie, czyli opodatkowanie tak zwanych ukrytych dywidend. Chodzi o to, że wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu będą podlegać niektóre płatności do podmiotów powiązanych, takie nieuzasadnione, służące właśnie temu, żeby w taki no, fikcyjny sposób wypłacić tak naprawdę dywidendy. Ale to dopiero od przyszłego roku. Warto także wspomnieć o tym, że wprowadzono szereg różnego rodzaju ulg podatkowych, które no, kilkanaście lat temu zaczęły znikać z polskiego systemu podatkowego, teraz znowu zaczynają się pojawiać. Wśród wielu ulg warto wymienić na przykład ulgę na terminal płatniczy, koszt zakupu terminala płatniczego czy też jego najmu, dzierżawy będzie mógł zostać dodatkowo odliczony od dochodu, no poza tym, że jest to koszt uzyskania przychodu, także to taka dodatkowa, niewielka kwotowo, ale jednak preferencja zachęcająca do tego, żeby terminale płatnicze w firmie zakładać i z nich korzystać.
Natomiast myślę, że w największym stopniu mogły Państwa dotknąć te rozwiązania Polskiego Ładu, które dotyczą opodatkowania wynagrodzeń pracowników, ewentualnie zleceniobiorców. No bo jako pracodawcy są Państwo płatnikami podatku dochodowego dla takich osób. Wiemy o tym, że te rozwiązania związane w szczególności z tak zwaną ulgą dla klasy średniej wygenerowały liczne problemy od początku roku i liczne wątpliwości co do tego, jak tak naprawdę podatek należy naliczać. Wprowadzono najpierw rozporządzeniem, później ustawą obowiązek niejako podwójnego naliczania zaliczek na podatek, a następnie wybierania tej formy korzystniejszej dla podatnika, czyli dla pracownika. Pracodawcy mieli duże problemy z tym, jak to stosować. Na szczęście ten proces, można powiedzieć, zostanie zakończony, ponieważ w ramach tych zmian, które niedawno rząd zaproponował, już od lipca powinniśmy wrócić do systemu, można powiedzieć w cudzysłowie, normalnego, tak? Czyli już bez ulgi dla klasy średniej, a za to z obniżoną stawką, tą podstawową podatku PIT do 12%. Także myślę, że zarówno pracownicy, jak i przede wszystkim księgowi odetchną, bo te przepisy staną się bardziej jasne i łatwiejsze do zastosowania. No dobrze, ale to teraz powiedzieliśmy sobie o tym, co dotyczy tak naprawdę nas wszystkich jako podatników, w tym niektórych z Państwa. A teraz powiemy o tym, co jest już stricte dedykowane dla rolników, ponieważ w ramach tego całego planu gospodarczego nazywanego Polskim Ładem funkcjonuje taki zbiór rozwiązań nazywanych Polskim Ładem dla polskiej wsi, tak to rząd określił. Składa się na ten pakiet bardzo wiele różnego rodzaju rozwiązań, z których niektóre już zostały wprowadzone, już weszły w życie, już obowiązują. Na niektóre musimy dopiero poczekać, a inne są, można powiedzieć, w fazie dopiero prezentacji, tak? Czyli nie znamy zupełnie ich szczegółów. Najpierw omówimy sobie te, które już funkcjonują i z których już można korzystać, albo przynajmniej przygotowywać się do korzystania z nich, bo znamy warunki, na których będą one obowiązywać. Pierwszym z takich rozwiązań jest uzupełniająca płatność podstawowa. To jest rozwiązanie, które ma doprowadzić do tego, żeby wraz z płatnościami bezpośrednimi dotacje dla rolników, poziom dotacji dla rolników, w szczególności tych małych i średnich, przewyższył średnią unijną. Obliczenia ministerstwa są takie, że przy uwzględnieniu tej uzupełniającej płatności podstawowej już do takiej sytuacji dojdzie. No, czy tak będzie w praktyce, to myślę, że okaże się dopiero, mówiąc kolokwialnie, w praniu, jak zobaczymy, jak ten mechanizm rzeczywiście będzie funkcjonował. Uzupełniająca płatność podstawowa obejmuje niektóre rodzaje upraw, przede wszystkim zbóż, a także niektórych roślin, na przykład oleistych czy strączkowych. Lista jest dosyć długa. Te, które wymieniłem na slajdzie, to są tak naprawdę tylko kategorie tych roślin, bardziej szczegółowo są one wymienione w przepisach. Co więcej, istnieje również możliwość objęcia tą uzupełniającą płatnością podstawową, tak zwaną UPP, taki jest skrót, także gruntów, które nie są uprawiane, pod warunkiem, że zostaną one przygotowane pod uprawę przy zastosowaniu tak zwanego zielonego nawozu i nastąpi to do końca sierpnia tego roku. Także to jest, myślę, dość interesujące rozwiązanie z Państwa punktu widzenia. Warunki stosowania czy też korzystania z tego UPP są właściwie analogiczne jak w przypadku jednolitej płatności obszarowej. Poniekąd nawet konstrukcja tego UPP jest dość podobna. Natomiast nie wiemy na ten moment, jaka będzie ostateczna wysokość tej stawki UPP, którą każdy z rolników będzie mógł otrzymać. Ministerstwo zakłada, że będzie to około 40 zł na hektar. Czy tak będzie? No to znowu, jak już wspominałem przy innej okazji, wyjdzie w praniu. Natomiast co jest ważne, już teraz należy pracować nad wnioskami o otrzymanie UPP, ponieważ zgodnie z ustawą termin składania wniosków upływa 15 maja. Ponieważ jest to niedziela, to ministerstwo wskazuje, że termin przechodzi na kolejny dzień, czyli 16 maja. Warto jednak, myślę, z ostrożności nie czekać do ostatniego dnia
i być przygotowanym do złożenia takiego wniosku już wcześniej. Wnioski składamy poprzez aplikację e-Wniosek Plus na platformie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Myślę, że większość z Państwa już wie, o czym mówię, a ci, którzy nie wiedzą, no z pewnością warto, żeby się tą formą składania wniosków zainteresowali. Kolejnym z rozwiązań, które tak naprawdę nie jest żadną nowością, ale posiada jeden nowy element, są dopłaty do ubezpieczeń, przede wszystkim upraw, ale także do ubezpieczenia zwierząt. Na slajdzie pokazałem, jaka jest wysokość tych dopłat na rok bieżący. Można zapytać, jaka tu jest nowość. No, w zasadzie żadna, no bo to jest znowu 65% w obu przypadkach, w obu tych formach ubezpieczeń. W związku z czym no, można powiedzieć, że ten pułap, ta wysokość dopłaty nie uległa zmianie już od wielu lat, bo co roku są wydawane kolejne rozporządzenia, które przewidują dokładnie ten sam poziom dopłaty. Natomiast to, co się zmieniło, to to, że w ustawie budżetowej przewidziano dodatkowe 500 milionów złotych na tego rodzaju dopłaty, w związku z czym można się spodziewać, że no, kwota tych dopłat do rozdysponowania będzie większa i są większe szanse na to, żeby, mówiąc kolokwialnie, na taką dopłatę się załapać. Także to jest kolejne z tych rozwiązań, które, no jak wspomniałem, nie jest całkiem nowe, ale ma pewien taki element, który pozwala przypuszczać, że być może większa grupa rolników z tej formy skorzysta. Kolejny obszar zmian, z którym już mamy do czynienia, można powiedzieć, tak, bo on już wszedł w życie, ma związek z rolniczym handlem detalicznym. To oczywiście nie jest znowu całkowicie nowe rozwiązanie, bo już taka forma wsparcia sprzedaży przez rolników funkcjonuje od kilku lat. Natomiast no, w tym roku zaszły tutaj pewne zmiany, już została uchwalona, podpisana przez prezydenta ustawa, która modyfikuje tutaj zasady stosowania tej instytucji, tak, i co więcej, to jest myślę dla Państwa kluczowe, je liberalizuje, tak, czyli no, w większym zakresie będzie można z tej formy skorzystać. Z najważniejszych zmian w tym zakresie na pewno warto wymienić zwiększenie obszaru, na którym no, będzie można prowadzić dostawy właśnie w ramach tego RHD, tak, czyli tego rolniczego handlu detalicznego, w przypadku dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, tak, czyli do tych stołówek, na przykład przedszkoli i tego typu zakładów, jak to ustawa mówi. Do tej pory było tak, że tego rodzaju dostawy można było prowadzić tylko na obszarze województwa, ewentualnie w stolicy województwa sąsiedniego. Natomiast teraz to ograniczenie zostanie już zlikwidowane i można będzie takie dostawy prowadzić na terytorium całego kraju. Właściwie powinienem powiedzieć, że nie, że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone, ale że już zostało wprowadzone, także już z tego można korzystać. To, co jeszcze myślę jest istotne, potencjalnie, co również uległo zmianie, liberalizacji w zasadzie, to jest zniesienie obowiązującego do tej pory limitu żywności sprzedawanej w ramach właśnie tego RHD w zakresie sprzedaży już bezpośrednio do tych konsumentów finalnych, tak, czyli nie do tych zakładów właśnie w rodzaju stołówek i tak dalej, ale bezpośrednio do konsumentów finalnych. Do tej pory ustawa mówiła o tym, że w takim przypadku to RHD powinno być dostosowane do potrzeb konsumentów, no nie wskazując konkretnie, co to znaczy, natomiast teraz już to sformułowanie zostało z ustawy usunięte, więc no, założenie ustawodawcy jest takie, żeby tę formę handlu generalnie promować, nie ograniczać tam, gdzie nie jest to potrzebne. Wraz z tymi zmianami wprowadzono jeszcze jedną, która koresponduje poniekąd z tym rolniczym handlem detalicznym i właśnie z tymi zmianami w tym zakresie, chociaż ona już wchodzi nam w obszar podatków. Dlatego, że do tej pory w ustawie o PIT istniało zwolnienie ze sprzedaży produktów roślinnych, zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Limit kwotowy tego zwolnienia wynosił 40 tysięcy złotych, co dość mocno ograniczało możliwości korzystania no właśnie z tego zwolnienia podatkowego, tak? Czyli no, rozwiązania siłą rzeczy korzystnego dla podatników. Tak? Obecnie limit ten został podwyższony i teraz jest to już 100 tysięcy złotych, no, więc jest to kolejny przejaw właśnie tej intencji ustawodawcy, żeby tę formę handlu wspierać.
Więc można mówić o całym pakiecie zmian, które służą wsparciu RHD. Kolejny element, z którym już również mamy do czynienia, bo on już można powiedzieć obowiązuje, element tego Polskiego Ładu dla polskiej wsi, to jest pakiet czy zmian w zakresie dotacji na walkę z afrykańskim pomorem świń. W tym zakresie no, zmian jest całkiem sporo. Myślę, że warto się z nimi zapoznać. Spośród najbardziej interesujących nowych elementów lub zmian warto, jak sądzę, powiedzieć o takiej formie jak pomoc na przebudowę lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń, można powiedzieć, oddzielnie, tak aby uniknąć no, rozwoju, tak, choć trudno tu mówić może o rozwoju, tak, rozprzestrzenianiu się ASF. Ta forma pomocy będzie dotyczyć tych rolników, którzy rocznie utrzymują nie więcej niż 50 sztuk świń. Tacy rolnicy mogą się o pomoc w tej formie ubiegać i pomoc w tej formie jest ograniczona do wysokości 50% no, poniesionych w tej formie wydatków. Dodatkowo, i to jest myślę mocno interesujące rozwiązanie, podwyższony został limit pomocy dla tych rolników, no, którzy byli zmuszeni do tego, żeby w ogóle zaprzestać produkcji świń. Do tej pory limit pomocy był kalkulowany jako iloczyn maksymalnego limitu 50 sztuk, tak, no tam gdzie było ich mniej, no to, no to oczywiście ta liczba była mniejsza, oraz kwoty 36 groszy, no i liczby dni w roku kalendarzowym. Teraz te dwa pierwsze elementy zostały podwyższone. Zamiast maksymalnego limitu 50 sztuk uwzględnianego właśnie w kalkulacji tego wzoru, będziemy mieć już 200 sztuk. No i ta stawka 36 groszy została prawie trzykrotnie podwyższona do 1 złotego. Także no można powiedzieć, ci rolnicy, których to nieszczęście spotkało i byli zmuszeni do zaprzestania produkcji w tym właśnie zakresie, no mogą się ubiegać o wsparcie już w podwyższonej kwocie. No jest to oczywiście element bardzo silnie deklarowanej przez rząd woli walki z ASF i jednocześnie przeciwdziałania negatywnym skutkom właśnie afrykańskiego pomoru świń. Także te elementy, można powiedzieć, mają rzeczywiście dwojaki charakter. Tak? Czyli z jednej strony przeciwdziałamy rozprzestrzenianiu się ASF, a z drugiej walczymy z negatywnymi skutkami tego zjawiska i wspieramy rolników. No, tak przynajmniej myśli rząd. Czy rzeczywiście można powiedzieć o tym, że te instrumenty wsparcia są, a przynajmniej potencjalnie mogą być skuteczne? No, to już myślę, każdy może sobie ocenić, spróbować ocenić sam. Dodatkowo przewidziano także instrument w postaci pożyczek nieoprocentowanych dla tych rolników, którzy utrzymali świnie. To jest no, poniekąd, można powiedzieć, nowe rozwiązanie. Na nowych zasadach myślę, że również warto się tą formą wsparcia zainteresować. Ok, omówiliśmy sobie te rozwiązania, które już funkcjonują, z których już można w mniejszym lub większym zakresie korzystać, ale tak naprawdę mówimy o pewnych wycinkach. Tak? Oczywiście te instrumenty wsparcia istnieją, myślę, że warto z nich korzystać. Nie wszyscy z nich skorzystać mogą, ale myślę, że każdy z Państwa może zastanowić się nad tym, którą z tych form może u siebie zastosować i która jest warta tego, żeby się o nią ubiegać. Natomiast no jest jeszcze szereg instrumentów, na które trochę jeszcze będziemy musieli poczekać, które są albo na etapie prac legislacyjnych i powinny wejść w życie w najbliższych miesiącach, ale są też niestety takie, które no w zasadzie są na etapie, można powiedzieć, prezentacji, tak? Czyli coś wiadomo, jest jakiś pomysł, natomiast no trudno powiedzieć, jakie będą szczegóły danego rozwiązania i czy ono w ogóle wejdzie w życie. To, co powinno nas spotkać już w najbliższych miesiącach, bo prace są zaawansowane, to zmiany w emeryturach rolniczych. Zmiany dosyć obszerne, część z nich o takim, powiedzmy, pomniejszym charakterze, na przykład objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników kolejnych kategorii osób, między innymi niektórych stypendystów.
to jest, no, tak jakby spełnia to intencję ustawodawcy, ażeby tutaj rozszerzyć zakres tych osób, które z tej formy ubezpieczenia skorzystać mogą. Dodatkowo również jest to zmiana pomniejsza, ale myślę, że dla niektórych osób ważna, a może kluczowa, czyli uwzględnienie przy ustalaniu okresu składkowego, a w konsekwencji wysokości emerytury rolniczej, okresu służby wojskowej sprzed 1999 roku. Taka możliwość już kilkanaście lat temu została wyeliminowana, została usunięta z ustawy. Teraz ona wraca w sytuacji takiej, w której dana osoba nie może, czy nie jest uprawniona do skorzystania z ubezpieczenia społecznego, z tego systemu powszechnego, tak, czyli nie rolniczego. Chodzi o to, żeby ten okres składkowy związany ze służbą wojskową się no, nie zmarnował, tak, krótko mówiąc, żeby nie było tak, że on zupełnie nie ma wpływu na wysokość emerytury. Natomiast to, co myślę, jest tutaj chyba najważniejsze i jednocześnie rząd rzeczywiście dużo o tym mówi, to jest umożliwienie pobierania emerytury również w sytuacji takiej, w której osoba uprawniona kontynuuje działalność rolniczą, tak? Czyli celem tych zmian takim, można powiedzieć, nadrzędnym, i to jest główna zmiana, którą ta projektowana ustawa przewiduje, jest właśnie brak powiązania możliwości skorzystania z emerytury rolniczej z obowiązkiem niejako przekazania gospodarstwa, tak? To jest rzeczywiście, myślę, coś, co dla większości z Państwa może być ważne. Zobaczymy oczywiście, jak będą wyglądały prace legislacyjne w tym zakresie. Aktualnie, jak wspomniałem, projekt ustawy już został opublikowany. Rząd nad nim pracuje, trwają konsultacje. No, w dalszej kolejności, kiedy ten projekt zostanie już przez rząd przyjęty, zostanie on skierowany do parlamentu. No, założenie jest takie, że zmiany miałyby wejść w życie jeszcze w drugim kwartale tego roku. Czy to się uda? Myślę, że jest to realne, aczkolwiek nie nastawiałbym się na to. No, niemniej myślę, że możemy być, no, może niepewni, bo przy procesie legislacyjnym niczego nie można być pewnym, ale prawie pewni, że już ta ustawa zostanie uchwalona i podpisana przez prezydenta w tym roku. Do tego można jeszcze wspomnieć o kilku innych rozwiązaniach, które mieszczą się w tym szerokim obszarze Polskiego Ładu dla polskiej wsi, które z różnych względów są no, poniekąd w powijakach. Jednym z takich rozwiązań jest, no, myślę, że nie przesadzę, jeżeli użyję słowa, ogromny program wsparcia rozwoju polskiego przetwórstwa, bo tutaj rząd przewiduje wyasygnowanie na ten cel kwoty aż 4,5 miliarda złotych. Problem jest taki, że środki mają pochodzić przede wszystkim z Krajowego Planu Odbudowy, a ci z Państwa, którzy są na bieżąco z sytuacją polityczną i sporami pomiędzy Polską a instytucjami Unii Europejskiej, wiedzą o tym, że nie jest pewne, czy kiedy i w jakim zakresie Polska z tego planu będzie mogła w ogóle skorzystać. Więc no, plan jest, pomysł jest, rzeczywiście środki potencjalnie do wyasygnowania są bardzo duże, ale czy on w ogóle zostanie zrealizowany i czy w takiej wysokości, w jakiej chciałby tego rząd, no to trudno na tym etapie powiedzieć. W każdym razie deklarowanym celem rządu jest odbudowa polskiego przetwórstwa. No, gdyby te środki rzeczywiście były do dyspozycji, no to można by zakładać, że ten cel jest możliwy do zrealizowania. Innym pomysłem, który rząd przedstawia, jest dopłata na budowę zbiornika retencyjnego w gospodarstwie. Pewnie część z Państwa słyszała o tym programie tak zwanym Oczkowodne Plus, z którego w zasadzie wszyscy mogliśmy skorzystać. Natomiast ma powstać odrębny program dedykowany już ściśle dla rolników, gdzie te dopłaty czy dotacje mają być w wyższych kwotach, no ale trudno powiedzieć, jakie będą losy tego planu. No i wreszcie rząd przewiduje uchwalenie kodeksu rolnego, który ma stanowić taką całościową regulację w ogóle działalności rolniczej. Deklarowanym celem jest jej ułatwienie, uproszczenie przede wszystkim w kontaktach z administracją państwową. No ale tu tak naprawdę nie ma projektu, nie znamy żadnych dalszych szczegółów co do tych rozwiązań, więc no, można to traktować troszeczkę jako pieśń przyszłości, a tak naprawdę nawet nie wiemy, czy rzeczywiście taki kodeks kiedykolwiek zostanie uchwalony.
To wcale nie znaczy, że jest to zła wiadomość, bo wiele zmian legislacyjnych, jak widzimy, no nie zawsze zmierza w dobrym i oczekiwanym przez nas kierunku. Bardzo Państwu dziękuję za spędzony czas. Cieszę się, że mogłem przedstawić Państwu Polski Ład dla polskiej wsi i pokazać, jakie mogą być jego konsekwencje dla Państwa, z czego być może warto skorzystać, na co warto albo nie warto czekać. I cieszę się na dyskusję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim naszym prelegentom za ich referaty, za ich wystąpienia. Myślę, nawiązując do tematu naszego spotkania, ocenię jutra, że będzie ona naprawdę wysoka. I teraz crème de la crème, czyli nasza debata. Przechodzimy do niej. Pozwolą Państwo, że przypomnę. Zapraszam na scenę naszych ekspertów. Pozwolą Państwo, że przypomnę. Pan Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas. Pan Leszek Kurycyn, ekspert rynku pracy w Rockefeller Group. Pan profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pan doktor Aleksander Bomberski, Europejskie Forum Doradztwa Rolniczego. Pan Krzysztof Mrówka, dyrektor ubezpieczeń rolnych w Generali Agro. Oraz pan doktor Grzegorz Keller, adwokat i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie ponownie, panie doktorze, cieszę się, że pan do nas dotarł, jest pan z nami. Komplet ekspertów na scenie oznacza, że możemy rozpocząć panel dyskusyjny. Już za chwilę zadamy naszym ekspertom pytania, które przekazaliście państwo poprzez czat. Będzie też szansa na zadawanie pytań z sali. Zanim przejdziemy jeszcze do debaty, krótka refleksja. Jeżeli będziemy mówić o przyszłości polskiego rolnictwa, to tak naprawdę mówimy o przyszłości każdej polskiej rodziny. Wiele osób boi się wyzwań związanych z Green Dealem, zmian, rosnących cen, a także Zielonego Ładu. Zielony Ład z pewnością zmieni wiele, jeśli nie powiedzieć, że wszystko. A co konkretnie i jakie jeszcze czynniki będą miały wpływ na zmiany, o tym powiemy właśnie teraz. I pierwsze pytanie, czy to, co się teraz dzieje, to zagrożenie czy szansa dla rolników? Pierwsze pytanie kieruję do pana dyrektora. Dziękuję bardzo. Myślę, że jak zawsze, czy też może w ostatnich chwilach, to jest zarówno zagrożenie, jak i szansa. Myślę, że to przebijało z każdej wypowiedzi mojej i współprelegentów tutaj, że no zawsze są dwie strony tej samej monety. Jeżeli nic nie zrobimy, nie zmobilizujemy się, no to rzeczywiście zagrożenia są olbrzymie, wręcz powiedziałbym katastroficzne. To było też widać no praktycznie rzecz biorąc za każdym razem. Z drugiej strony te szanse rysują się też w niezwykły sposób, bo można zmienić zarówno układ świata pod wieloma względami, ale również też zadbać o to, żeby nasze dzieci i wnuki miały szansę na to, żeby funkcjonować no, w nie gorszym od naszego świata, a może i trochę lepszym. Także no, bardzo wiele będzie zależało od nas. No i teraz jest tak, że albo można skończyć tak bardzo wysoko i uniesiono, albo powiedzieć, że no, ja tutaj mogę tak spłycić to do punktu widzenia banku, no ale bez inwestycji to się nie obędzie. A my akurat kredyty inwestycyjne chętnie dajemy. Jaka będzie największa zmiana według pana w najbliższych latach? Wydaje mi się, że jednak mimo tego, że starałem się to trochę też tak obrócić pół żartem, staniemy się trochę poważniejsi. Do większości z nas zaczyna docierać, że to się dzieje naprawdę i nie wystarczy. Ostatnio sekretarz generalny ONZ powiedział, że wielu polityków i szefów biznesów jedno mówią, a drugie robią, czyli po prostu kłamią. Kiedyś tego typu słowa byłyby przyjęte w sposób no, taki, powiedziałbym, pełen oburzenia, a teraz coraz częściej ludzie mówią, że tak, on ma rację i że to już przestaje być chwila, kiedy mówimy, to już jest najwyższy moment na to, żeby zacząć działać. No i myślę, że to nam się udzieli. Wojna, która też jest, no, my graniczymy z państwem, które jest w stanie
potężnej wojny, takiej powiedziałbym egzystencjonalnej. Zaczynamy się bać, czy ta wojna się gdzieś nie rozleje, więc wydaje mi się, że te czasy takiej radosnej konsumpcji i myślenia o tym, że zmienimy sobie, powiedzmy, nie wiem, ten model na tamten, niezależnie czy mówimy tutaj o mężu, czy o samochodzie i tak dalej, to one minęły. Tym razem wrócimy już do tego, żeby być z powrotem jakby poważnymi ludźmi i poważnie zacząć zajmować się światem, również z troską o to, co będzie w przyszłości. Dziękuję serdecznie. To jest czas na zadawanie pytań z sali. Zapraszam serdecznie. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? To może damy Państwu jeszcze chwilę. Przechodzimy do pytań z czatu, których było naprawdę sporo. Jaki wpływ na rynek pracy będzie miała aktualna sytuacja w Ukrainie? Pytanie do pana Leszka Kurycyna. No, wpływ będzie miała bardzo, bardzo istotny, bo już od wielu lat, od praktycznie 2012-2013 roku wielu Ukraińców miało dostęp do naszego rynku pracy i ten dostęp do rynku pracy się na tyle poprawiał, że wraz z kolejnymi latami napływało bardzo dużo ludzi. Niektóre sektory gospodarcze no, trochę się uzależniły wręcz od pracowników z Ukrainy, którzy na skutek wojny odpływają z naszego rynku, wracają na Ukrainę, w Ukrainę, żeby bronić kraju. I na przykład sektor budowlany, sektor deweloperski już dzisiaj sygnalizuje bardzo duże problemy dotyczące braku rąk do pracy i na dzisiaj nie ma pomysłu, w jaki sposób tą lukę załatać, kim zastąpić tych pracowników, co będzie opóźniało budowy i też nie tylko z budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, ale w dużej mierze duże inwestycje infrastrukturalne. Jak tak popatrzymy na nasz kraj, to na każdej budowie można było spotkać no, ludzi mówiących w innych językach niż polski, a gro stanowili pracownicy z Ukrainy. Ja też się trochę obawiam o pracowników sezonowych, którzy również zasilają państwa przedsiębiorstwa w sektorze rolno-spożywczym, bo oni też mogą się w tym roku nie pojawić albo mogą się pojawić w znacznie ograniczonej liczbie, tudzież jeśli mówimy na przykład o uchodźcach z Ukrainy, czyli głównie o kobietach i dzieciach, trzeba będzie przygotować specjalne programy adaptacyjne, żeby się też tymi ludźmi zająć, co będzie wymagało też nakładów finansowych. Dziękuję bardzo i kolejne pytanie do pana profesora Bogdana Chojnickiego. Czy w perspektywie wieloletniej nawadnianie upraw z wód głębinowych będzie miało negatywny wpływ na środowisko i czy lokalna retencja wód powierzchniowych nie powinna być bardziej promowana? W zasadzie to jeżeli chodzi o zastosowanie wód głębinowych, to ja bym nie polecał w ogóle używania wód głębinowych. W rolnictwie. Wiem, że to w niektórych miejscach jest nieodzowne, ale pamiętajmy, że te głębokie zbiorniki wodne, one się nie odnawiają z roku na rok. Także de facto to jest trochę życie na kredyt. Ja wspominałem przez chwilę o tym zrównoważonym sposobie gospodarowania, czyli takim, którym nie myślę w kategoriach jednego dnia, tylko myślę trochę dalej. No i rozmowa o wodach głębinowych jest właśnie o tym, że w zasadzie można wypompować całą wodę z tej głębszej warstwy, już nie mając nic w tej studni, zostawić ją po prostu dla swojego dziecka. To nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Trochę Kalifornia kiedyś doświadczyła czegoś takiego, że ktoś wpadł na prosty, wręcz genialny pomysł zastosowania wód głębinowych do podlewania upraw i skończyło się tym, że po prostu te studnie wyschły. Także trzymajmy się z dala od takich miejsc, od tych nieodnawialnych źródeł wody. Natomiast to druga część pytania w zasadzie jest uzupełnieniem, bo tak naprawdę to, z czym my mamy do czynienia i co jest naprawdę użyteczne, to te wody powierzchniowe. Czyli de facto to, co dostajemy co roku w postaci jakiejś porcji opadu. O nich w zasadzie powinniśmy najwięcej rozmawiać i to nawet mówimy z jednej strony o retencji takiej, która nam się wydaje jest zbiornikiem wodnym, trochę wspomnianym tutaj przez pana Kellera, ale my musimy pamiętać, że rolnika najbardziej powinna interesować retencja w glebie, bo takie czasami no gdzieś pojawiają się takie wizje typu zbuduję duży zbiornik na przykład na Wiśle i zbuduję taką długą rurę z tej Wisły do mojego pola.
No to jest taka wizja, trochę bym powiedział, wręcz faraoniczna. Kompletnie bez sensu, bo jak spróbujemy pociągnąć sobie linijką, kreskę przez nasz krajobraz, to prostą i niech ona ma kilkadziesiąt kilometrów, to będą dwa ogródki, mieszkanie i obszar chroniony natury. Także wychwytujemy wodę tam, gdzie ona spada i ją staramy się utrzymywać jak najdłużej. Z tym, że tak naprawdę samo oszczędzanie wody nie ma sensu, tylko przepuszczanie tej wody przez roślinę. To jest ta retencja, o której trzeba jak najbardziej myśleć w kontekście rolnictwa. Rozgadałem się, a tylko dodam jedną rzecz. Jak przyjedziemy przez nasz krajobraz, to w wielu miejscach widzimy, że drzew, na przykład wzdłuż dróg, jest bardzo mało. W zasadzie w wielu przypadkach jest niewiele. Ja bardzo zachęcam do sadzenia drzew. Nie tylko dlatego, że to ładnie wygląda, ale także dlatego, że na przykład wczoraj jadąc niedaleko Szczecinka widziałem potężne wichury, takie pyłowe. Państwo podejrzewam też wczoraj tego doświadczyli. Wystarczyło, żeby ten krajobraz był wypełniony drzewami, krzewami, które wyhamowują tą prędkość wiatru. Tracilibyśmy mniej tych glew w drodze erozji wiecznej. Dokładnie tak samo jest z wodą. Wyhamowanie prędkości wiatru to oszczędność wody w glebie, tym samym lepsza produkcja i odporność na dłuższe lata. O tym mówimy przy zmianie klimatu. Odporność rolnictwa na niedobory coraz częstsze wody. To zadrzewienie śródpolne oznacza właściwie powrót do korzeni, bo przecież kiedyś tak robiono. A co powie pan o agroleśnictwie, bo to też bardzo interesujący temat i też wskazane jako jedna z najważniejszych innowacji w rolnictwie na najbliższe lata. No właśnie, tu dochodzimy do pewnego takiego naszego przyzwyczajenia, które czerpiemy z naszej praktyki, że w zasadzie pole powinno być płaskie jak stół i puste. Przez to pole powinna przejechać tylko maszyna i tak powinno ono do tego służyć. Z drugiej zaś strony Zielony Ład, który się pojawia, mówi bioróżnorodność. Bioróżnorodność to jest właśnie bogactwo krajobrazu. Ten krajobraz bogaty w rośliny, niech to będą nawet rośliny użytkowe. Niech ludzie sobie nawet wzdłuż tych dróg używają te przestrzenie do, nie wiem, produkcji biomasy, do spalania. Ale ta bioróżnorodność, ona właśnie czyni ten krajobraz bardziej odpornym. I agroleśnictwo jest jednym z takich przykładów, które należy wziąć pod uwagę, bo tam miesza się funkcję produkcji drewna z produkcją rolniczą, z zyskiem dla produkcji drewna i z zyskiem dla produkcji rolniczej. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do kolejnego pytania do pana Krzysztofa Mrówki. Czy w ofercie dla rolników planuje się poszerzenie ubezpieczeń o nowe ryzyka? Znaczy, myślę, że na to pytanie by trzeba było odpowiedzieć tak i tak i nie. Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, która praktycznie nie jest ubezpieczona w Polsce, tak, planuje się nowe ryzyka. Pierwszym takim dużym projektem, który planuje wdrożyć również Ministerstwo Rolnictwa, to jest ubezpieczenie produkcji zwierzęcej. Głównie chodzi tutaj oczywiście o produkcję drobiu od ryzyka salmonelli. Samo ryzyko salmonelli dzisiaj jest dostępne w ramach ubezpieczeń, natomiast nowością ma być to, że będzie to dofinansowanie z Unii Europejskiej. I to dofinansowanie jest bardzo wysokie, bo to jest 70% składki płatnej przez rolnika, więc na pewno to spowoduje to, że więcej producentów skorzysta w ogóle z takiego ubezpieczenia i to jest bardzo ważna rzecz. Ważne jest też to w tym, że niestety są pewne zapisy Unii Europejskiej, które mówią o tym, że dofinansowanie na poziomie 70% może dotyczyć gospodarstw, w których szkoda jest większa o 20% od średniego dochodu bądź produkcji zwierzęcej, więc jest to dość wysoki poziom. Natomiast tu jako Zakładu Ubezpieczeń w ramach Polskiej Izby Ubezpieczeń obecnie konsultujemy ten projekt z ministerstwem i mamy pewne rozwiązania, żeby raczej mówić o ubezpieczeniu dochodu, a nie produkcji, bo ubezpieczenie dochodu, te 20% straty dochodu jest bardziej możliwe do osiągnięcia przez producenta, a to znaczy, że po prostu będziemy wypłacać odszkodowania, w przeciwnym wypadku nie. Więc to jest taka jedna z dużych zmian. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie upraw, no tych ryzyk tak naprawdę dzisiaj w ustawie jest 12, natomiast włącznie z suszą, powodzią i tak dalej, dofinansowanie 65% jest też bardzo wysokie, więc powinno zachęcać do ubezpieczenia. Ja bym powiedział, że tutaj nie chodzi o dodanie nowych ryzyk, tylko zmodyfikowanie tych zapisów w ustawie, które mówią o tych ryzykach, które są. Krótko mówiąc, uwolnienie tego produktu tak, żeby zakłady ubezpieczeń mogły przystosować te poszczególne ryzyka, czy to susze, przymrozki, przezimowanie i tak dalej, do tego, co dzisiaj oczekują od nas rolnicy. I myślę, że to jest największa sprawa do zrobienia.
No, pamiętajmy o tym, że ubezpieczenie wszystkiego, od każdych ryzyk brzmi fajnie, natomiast na koniec trzeba zrealizować tą obietnicę, bo w pewnym sensie ubezpieczenie to jest złożona obietnica. Ja ubezpieczam twoje uprawy, no i potem trzeba dotrzeć na to pole fizycznie, je zlikwidować. Jakbyśmy mieli teraz ubezpieczyć 10,5 miliona hektarów, jest 7 firm ubezpieczeniowych, które mają bodajże 500 rzeczoznawców. Zlikwidowanie na takiej dużej powierzchni szkód tuż przed żniwami wydaje się niemożliwe. Więc to jest długi proces i on wymaga konsultacji i zmian na pewno. Dziękuję serdecznie. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania z czatu, zapytam, czy państwo tutaj z sali mają jakieś pytania. O tutaj, to może najpierw po kolei. Wojtek Styburski. Chciałem zadać tutaj przy okazji dwa pytania. Pierwsze pytanie do pana profesora w zakresie klimatu. Ekspertyzy wskazują, że poprzez wprowadzenie Zielonego Ładu ograniczymy wydajność produkcji rolniczej o co najmniej 20%. Rolnicy bardzo kolokwialnie postrzegają ekologię jako ten Zielony Ład, nie? Czyli Zielony Ład równa się praktycznie ekologia. I tak właściwie chciałem podpytać tutaj, jak środowisko nauki, ekspertów w zakresie zmian klimatu odnosi się do ekologii, do tego kierunku prowadzenia gospodarstwa w kontekście właśnie zmian klimatu i czy może nawet korzyści dla klimatu albo też w drugą stronę. Natomiast drugie moje pytanie dla pana doktora Aleksandra Bomberskiego w zakresie innowacji. Czy wdrażając działanie w 16 w zakresie współpracy, czy innowacja i projekt musi być zawsze związany z realizacją inwestycji, czy wystarczy, że są realizowane po prostu badania i wdrożenia już gotowych rozwiązań? Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. To najpierw pan profesor Chojnicki. Ja trochę powiem troszeczkę z innej strony. Niedawno Komisja Europejska opisała Polskę jako kraj, który wciąż dokonuje dużą liczbą miast, w których nie ma oczyszczalni ścieków. Innymi słowy, na przykład jakość cieków wodnych w Polsce jest wciąż dramatyczna, choćby wydawało się, że w 90-tych latach dużo zrobiliśmy. Dlaczego zaczynam od tego? Dlatego, że kończy się to na przykład zanieczyszczonym Bałtykiem. Każdy, kto troszeczkę interesuje się, powiedzmy, ekologią Bałtyku, okazuje się, że to jest coraz większa kałuża ścieków i to w ogóle nie ma, jakby, to się nie zmienia. To jest w ogóle żadna zrównoważona gospodarka, jeżeli za 50 lat naprawdę to chociaż może cieplejsza, ale śmierdząca kałuża powstanie jako ten efekt naszej gospodarki w rzeczywistości. I tu dochodzimy do na przykład produkcji rolniczej, bo nie jest żadną tajemnicą, że na przykład stosowanie tak dużych dawek nawozowych kończy się tym, że biogeny trafiają do Bałtyku, tam one zalegają, tworząc tą taką beztlenową warstwę. Gdy spojrzymy na tą redukcję produkcji, to oczywiście ona z ekonomicznego punktu widzenia jest jak najbardziej słabym elementem tego całego obrazu. Ale pamiętajcie państwo jednej rzeczy. Można wykręcać produkcję, jak to się ładnie mówi kolokwialnie, na maksa. Można produkować miliony świń, nie wiem, miliardy ziemniaków i co jeszcze sobie wyobrazimy. Natomiast jeżeli nie zadbamy o zrównoważony i długofalowy rozwój, a o tym jest Zielony Ład, to de facto nie zostawimy tego środowiska w takim stanie, jaki przyjęliśmy. Innymi słowy, zdążamy do bardzo niebezpiecznego celu, w którym w zasadzie będziemy żyć w bardzo zdewastowanym środowisku. Ja tego państwu nie muszę nawet tłumaczyć. Wystarczy sobie wyobrazić dużą chlewnię, w której ekonomicznie spełniają się wszystkie marzenia ekonomistów, jakie można sobie wyobrazić. Integracja, skupienie, przepływy, realizacja globalnej wizji produkcji itd., itd. Po czym mamy poważny problem chociażby z zanieczyszczeniem powietrza, kończąc na zanieczyszczeniu środowiska wokół. Można oczywiście zamykać oczy i mówić, że to nie istnieje, ale ja bym proponował, i to państwa naprawdę mocno zachęcam, do tego, żeby myśleć w kategoriach długofalowych. Czy my naprawdę jesteśmy aż tak mocno zdeterminowani, żeby naszą rzeczywistość tylko i wyłącznie zmieniać w kierunku takiego
ogródka, w którym w zasadzie wszystko dzieje się wokół, według reguł ekonomicznych. Nie uciekniemy od ekonomii, żeby była jasność, ale długofalowo ekonomia nam po prostu da, mówiąc brutalnie, w kość. Dzisiaj było mówiono o tym, o skróceniu dystansu od producenta do konsumenta. W mojej ocenie to jest właśnie kierunek, który powinniśmy się bardzo mocno przyglądać. Ale to są oczywiście postulaty tak zwanych ekologów, którzy są znienawidzeni przez różne grona, bym powiedział, ekonomistów, którzy mówią, nie, globalnie ja nie muszę jeść na przykład ziemniaków z Peru. Nie wiem, po co miałbym jeść ziemniaki z Peru na przykład, a w sklepie pewnie okaże się, że za chwilę będą tańsze, bo gdzieś ktoś sobie poustawiał ceny w taki sposób, że spływa mu do kieszeni zysk z tego. Ja na przykład nie muszę jeść awokado, tylko dlatego, że jest taki owoc i tak dalej, i tak dalej. Nagle okaże się, że ta myśl ekologiczna, do której często się przykłada taką łatkę terroryzmu, ona jest zbieżna z naszymi lokalnymi potrzebami i z tym, co zawsze odczuwaliśmy jako pewnego rodzaju małe ojczyzny. Naprawdę stawianie tezy, której się rolników przeciwstawia tak zwanym ekologom, jest często naprawdę niesłuszne i długofalowo, gdy się spojrzy, to de facto do niczego nie prowadzi. Każdy powinien troszeczkę się zdystansować i spojrzeć na to, co wokół niego się dzieje, jak to jest, że na przykład, nie wiem, intensyfikujemy produkcję, a cena żywca jest wciąż taka sama, bo mieliśmy do czynienia z tym przed wybuchem wojny ukraińskiej. Skoro intensyfikujemy produkcję, to rozumiem, że zyski powinny rosnąć, a one nie rosną, tylko są na tym samym poziomie, czyli w zasadzie cały globalizm wyprodukował pewien twór, rolnictwo, które w Polsce, które, że tak powiem, służy zupełnie na zewnątrz. I tu nie ma w tym żadnego ducha narodowego, w tym, co mówię. Żebyście Państwo tak nie odczytali tego. Tylko pewne pozytywne nastawienie do tego, że małe jest piękne, lokalne jest fajne. I tylko tyle. To w zasadzie często, ja przestrzegam bardzo przed takim mówieniem ekolodzy rolnicy, ekolodzy leśnicy, bo de facto wszyscy tą samą przestrzeń zasiedlamy i ten spór jest często w zasadzie sztucznie stworzony. Z pewnością nie powinniśmy się dzielić. Kolejne pytanie do pana doktora Bąbarskiego o innowacjach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, grupy operacyjne, projekty innowacyjne oparte na współpracy w rolnictwie są wdrażane w Polsce od 2016 roku. I oczywiście mogę odpowiedzieć twierdząco na pana pytanie. Projekty, które opierają się tylko i wyłącznie na inwestycji i na upowszechnianiu, wdrażaniu tych innowacji, oczywiście również są dofinansowywane i są możliwe, aczkolwiek oczywiście większość takich projektów innowacyjnych jest z udziałem jednostek badawczych i z udziałem kosztów badawczych, więc jak najbardziej do tego zachęcam. Natomiast jest możliwa dwutorowość, tak? Zarówno sama inwestycja i upowszechnianie i wdrażanie, jeśli ten poziom dojrzałości technologicznej tej innowacji już jest bardzo wysoki, wtedy już wystarczy sama innowacja, sama inwestycja i wdrożenie, a jeśli jest potrzebne jeszcze badania poletkowe, pilotażowe, to oczywiście jednostka naukowa jest tu wysoce wskazana. Natomiast chciałem jeszcze tutaj dodać jedną rzecz tutaj. Przede wszystkim, nawiązując do pani redaktor pytania na początku, przede wszystkim rolnicy nie powinni obawiać się innowacji. Sam strach przed innowacją jest pewnym krokiem w tył, więc tutaj potrzeby gospodarstw rolnych tutaj moim zdaniem powinny wynikać przede wszystkim z problemów, które na co dzień rolnicy się borykają. Z tymi problemami powinni przychodzić do nas, do ośrodków doradztwa rolniczego, do centrum doradztwa rolniczego, do centrów transferu technologii, działań tych na uniwersytetach rolniczych i nie tylko, do czego szczerze zachęcam. Dziękuję serdecznie i kolejne pytanie z sali. Rafał Młynanowicz, rolnik z Województwa Pomorskiego. Pytanie do profesora. Profesorze, po pierwsze jeszcze raz, tak trochę wazeliną zacznę. Ta ostatnia wypowiedź rewelacyjna i dziękuję za nią. Natomiast ja chcę tak troszeczkę uderzyć w kwestię po części też ubezpieczeń. Kwestia suszy.
Mamy w Polsce, nie wiem czy Państwo wiecie, taki system w 2020 stworzony przez instytucję państwową GeoServis Susza 2020. Mamy tak zwany system monitoringu, który odpowiada w Polsce za opiniowanie czy wydawania stanowiska, czy w danym gospodarstwie jest susza. Profesorze, moje pytanie, a chyba przede wszystkim prośbę. Czy my w Polsce nie możemy zbudować systemu, profesjonalnego systemu, który będzie wydawał, mówił prawdę po prostu? Podam tylko i wyłącznie prosty przykład z mojego województwa pomorskiego, powiat bytowski. Przyjeżdża ubezpieczyciel na szacowanie strat w pszenicy o zimę i szacuje 73% strat w uprawie. Zintegrowany system puławski 23%. Ubezpieczyciel wypłaca polisy, rząd Rzeczpospolitej Polskiej twierdzi, że tam suszy nie ma. Takich przypadków w Polsce mamy tysiące. Profesorze, co trzeba zrobić? Czym mamy pana jakoś wesprzeć, bo ja jestem dumny, że mogliśmy na początku też chwilę porozmawiać. W jakim, co musi się wydarzyć, żeby w Jungu, w państwowej instytucji nikt nie mierzył na przykład wilgotności gleby w ocenie raportowania suszy glebowej? No, ręce opadają. Dziękuję. Teraz mi pan, tak prawdę mówiąc, zadał bardzo poważne pytanie, bo mam kolegów w Jungu i bardzo się lubimy. Teraz nagle pan mi, zaraz się wpisze pewnie w tą narrację, że naukowcy to tak nie za bardzo wiedzą, jak sobie tam buty zawiązać, a nam dają dobre rady. Ale to odpowiem trochę w tak pokrętny sposób, pozwolicie państwo. Ja prawdę mówiąc używam tego systemu Jungu na co dzień, żeby sobie obserwować, jak wygląda sytuacja wodna w glebach w Polsce. Ale mamy jeden poważny problem, to pan opisał bardzo wyraźnie, że my niestety jesteśmy w miejscu, którym kilkanaście tysięcy lat temu leżał lodowiec. On nam zepchnął glebę z Finlandii, ze Szwecji, z Norwegii. De facto my mamy gleby z tamtych krajów, powinniśmy być ludziom za to wdzięczni. Tam wystoi już goła skała, bo to wszystko zostało zepchnięte do nas. Ale z drugiej strony to jest zbudować drogę, która się nie ugnie. To jest wyzwanie inżynierskie, bo nie wiadomo, co jest tam pod spodem. I jak państwo wszyscy zajmujecie się rolnictwem, jadąc sobie ciągnikiem przez swoje pole, to my odwiedzamy w zasadzie wszystkie klasy gleby. Raz się zakopiemy w piasku, a za chwilę mamy odrobinę pyłu. W zasadzie wszystko się miesza i no mamy taki klimat, jaki mamy, glebowy. I tu już niestety dochodzimy do tego momentu, w którym trzeba powiedzieć tak. Patrząc z dużej wysokości, a Jung tak patrzy, bo innego wyjścia nie ma w tych swoich opracowaniach, nie jest w stanie wychwycić lokalnej zmienności. Kto powinien robić to? Pewnie osoba, która na bieżąco przychodzi i szacuje taką szkodę. Oczyma wyobraźni widzę pewnie jakiś latający pojazd, który oszacowuje te problemy. Na pewno takiego systemu na bieżąco jeszcze nie ma. I pewnie chyba może to jest jedyne rozwiązanie. Jakieś inteligentne jednostki bezzałogowe, które sobie przelatują nad takim obszarem i oszacowują straty, bo chyba to by było najbardziej takie rozwiązanie użyteczne. Ale generalnie, trochę usprawiedliwiając kolegów z Jungu, sprawa nie jest taka łatwa do oszacowania. I w drugą stronę powiem, trochę znowu wykorzystując, saćmy drzewa i krzewy. Naprawdę, wtedy rzadziej będziemy zapraszać ludzi, którzy będą oszacowywać nasze straty związane z rolnictwem. Zatrzymujmy wodę w krajobrazie. Ona tylko wydaje się przez pewien moment problemem, a później okazuje się, że jest zbawiona w tym okresie, kiedy brakuje nam wody. Radźmy sobie sami, bo kiedyś brałem udział w jakiejś debacie, chyba też z przedstawicielem firmy Generali i wszyscy zgodnie stwierdzili, jak uderzy porządna susza w polskie rolnictwo. My już powolutku mieliśmy przykłady, ten rok 2018, 2019. Nie, proszę przypomnieć sobie kwiecień 2020, jak wszyscy się naprawdę trzęśliśmy, co będzie z produkcją rolniczą. Na szczęście maj był deszczowy i zimny. Już nikt nie narzekał na to, że zimny jest maj i że nie można nigdzie wyjechać. Chcę powiedzieć, że nie ma takiej organizacji ubezpieczeniowej, która by sobie poradziła z potężną suszą w Polsce. Innymi słowy, powiem brutalnie, radźcie sobie sami, bo naprawdę nawet rząd nie będzie w stanie znieść potężnej suszy w Polsce. Do tego, szanowni państwo, najważniejsza rzecz. Mówimy cały czas o ekonomii.
Jakby uciekamy znowu w rozważania typu ile to pieniędzy. Ale tu nie idzie o grę, o pieniądze w moich wypowiedziach, tylko tu chodzi o przetrwanie. To jest zupełnie inna rzecz. Jak nie będzie, jak zaburzenia klimatu w Polsce, to jest jeden problem, bym powiedział jeszcze nie zupełnie najgorszy w tej całej mozaice, którą widzimy w przyszłości. Natomiast jeżeli mamy globalny rynek produkcji żywności, to te zaburzenia, jak się w kilku miejscach naraz pojawią, to wcale nie trzeba wojny na Ukrainie, szanowni państwo, żeby ceny poszły, wszystkie ceny poleciały koszmarnie w górę. I my jeszcze jesteśmy bogatym społeczeństwem. Pamiętamy, wciąż pierwsza dwudziestka na świecie, ale krajów jest ponad 170. I tak naprawdę, gdy wspominał tu pan Urbaniak o Egipcie, 2008 rok, pamiętamy, uciekły pieniądze z giełdy amerykańskiej, przyleciały na giełdę handlu żywnością, ceny ryżu w górę. No i oczywiście wybuchła północna Afryka i niestety dokładnie to samo będziemy obserwować w tym roku. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Mam kolegę Egipcjanina, już z nim o tym nawet rozmawiałem, tutaj mieszkającego w Polsce. A zmiany klimatu są okrutne. I nawet, no właśnie, znowu straszę, ale to jest okrutne, bo to jest fizyka zwykła. Tu nie da się tego po prostu zrobić na zasadzie, dobrze, to tobie więcej zapłacę, mniej tobie zapłacę. To nie jest nauka społeczna, to jest fizyka, w której będzie dociskać klimat coraz bardziej, a my będziemy musieli w tym się realizować. I to oczywiście trafi, już państwo widzą, że jak jest coś takiego, że pojawia się niepewność, to jest miejsce na spekulacje, na przerzucanie towaru z jednego miejsca na drugie, na kombinowanie w oszustwach i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, że to jest zagrożenie poważniejsze. I dlatego, gdy mówimy o ekologach, którzy mówią, zamknijmy się w mniejszych przestrzeniach, takich odpornych na zmianę klimatu, takich odpornych na zaburzenia na rynku produkcji żywności, być może nie takich efektywnych i spektakularnych, to de facto często mówimy o bezpieczeństwie żywieniowym kraju. Podobnie jest z energetyką. Nie myślmy o tym, że jak mam kurek, zamknę z jednej strony, a dworze z drugiej, to ten drugi nie będzie ode mnie coś chciał i nie będzie mógł tego kurka zamknąć, tylko załatw to w swoim. Postaw turbiny wiatrowe, pomyśl o retencji wody i tak dalej, i tak dalej. Ta myśl ekologiczna nie jest taką myślą, w której chcemy wszystko zniszczyć, bo nikt się na niczym nie zna, tylko de facto jest pewną troską o to, żeby te ekosystemy funkcjonowały bliżej nas, a nie na zasadzie, że sobie o nich w gazetach poczytam, że gdzieś jeszcze coś przetrwało. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Kolejne pytanie z sali. Bardzo proszę. Dzień dobry, Marta Nowak, Agronews. Tytuł konferencji Ocena jutro. Ja mam pytanie, jak oceniają państwo wzrost cen żywności, inflacji do końca roku? Pewnie ja. No myślę, że dynamicznie. To znaczy dopiero zaczęliśmy. My mamy w pracy takie tam często dyskusje, więc mogę powiedzieć, że żeśmy sobie tam takie kilka cen na ścianie wynotowali. I to jest 30 zł za filet taki gazetkowy, bo to jest takie odniesienie, 50 zł za schab i 200 zł za polędzwitę wołową. Tutaj to ja głównie szarżuję, reszta tak nie za bardzo, ale myślę, że polędwica tak ponad 200 zł będzie kosztowała. Spodziewamy się, że żywiec może przekroczyć 10 zł w skupie. Jeżeli chodzi o to, ile będą kosztowały produkty, te, które rolnicy odstawiają, czyli tam pszenica, bo to pewnie jest najlepsze odniesienie, to na razie to wygląda w ten sposób, pszenica i kukurydza, że jak my patrzymy na model, to w tym modelu, my mówimy o cenie mniej więcej 1600 zł za tonę, to większość tych wszystkich rzeczy, które się na Ukrainie działa, to ona w tej cenie jest już uwzględniona. Czyli na razie niespecjalnie jest miejsce na to, żeby rosła, ale na pewno nie ma też miejsca, żeby spadła. Także na razie pewnie będziemy mieli taki, trochę się do geografii odniosę, taki pewien płaskowyż, powiedzmy, do momentu zbiorów. Ja się spodziewam, że o ile nie podpisze się rozejmu albo pokoju, to te zbiory będą też rozczarowaniem i wtedy może się okazać, że te ceny jeszcze raz pójdą do góry. To znaczy, no,
biorąc pod uwagę jakby rabunkowy sposób prowadzenia wojny przez Rosję, no to podejrzewam, że oni po prostu to ukradną. W związku z tym okaże się, że tych zbiorów nie ma na rynku międzynarodowym i wtedy istnieje no, takie zagrożenie, bo jeżeli się nic nie wydarzy, to te ceny się po prostu takie utrzymają, typu 1600, 1700, no może 1750 zł za pszenicę do końca roku. Natomiast nie mamy żadnych powodów sądzić, że się wydarzy coś pozytywnego, bo to, na to po prostu nie ma miejsca, więc mogą się wydarzyć wyłącznie negatywne rzeczy, które są w stanie podbić tą cenę po prostu wyżej. Czyli ja czytałem taką prognozę jednego z konkurencyjnych banków, który mówił, że pszenica powyżej 800 dolarów za tonę, no to będzie trzeba było sobie przeliczyć, jaki to jest tam kurs będzie. No ale obawiam się, że to jest całkiem rzetelnie zrobiona prognoza. To może też tak być. Dziękuję serdecznie i ostatnie pytanie, teraz już przechodzimy do pytania z czatu, bo czas nam się nieubłagalnie kurczy. Czy lipcowe zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie obejmą również rolników? Pytanie do pana Grzegorza Kellera. Obejmą, natomiast na szczęście w niewielkim stopniu, mówię na szczęście, bo myślę, że pomni doświadczeń przy wprowadzaniu Polskiego Ładu, a także wielu poprzednich zmian podatkowych, no powinniśmy sobie życzyć, żeby politycy przy opodatkowaniu rolnictwa nie majstrowali, bo to się może zakończyć tylko gorzej. Te zmiany są punktowe, one jakby naprawiają te błędy legislacyjne, które po prostu przydarzyły się przy okazji wdrożenia Polskiego Ładu, tego podatkowego, więc w pewnym zakresie rolników obejmą, to znaczy tych, którzy są opodatkowani PIT-em według skali, czyli na podstawie ksiąg, no to z korzyścią dla nich, no i tych, którzy zatrudniają pracowników, a bardziej z punktu widzenia tego, że ułatwi to po prostu pracę księgowym. W pozostałym zakresie na szczęście nie i myślę, że miejmy nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej. Dziękuję serdecznie panu, dziękuję panom za debatę i za rozmowę. Proszę państwa, na tym kończymy 6. edycję Agroakademii pod tytułem Cena Jutra. Dziękuję państwu, że byliście z nami. Mam nadzieję, że wspólnie spędzony czas był owocny, a wiedza, którą państwo stąd wynieśliście, okaże się pomocna w dostosowaniu państwa biznesów do obecnie tak zmiennych realiów. Dziękuję także partnerom wydarzenia, Polskiemu Stowarzyszeniu Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, Platformie Agronomist i portalom Agronews, Agrofoto oraz Agroprofil. Widzą, którzy oglądają nas online, jestem winna wyniki naszego quizu i oto zwycięzcy: pani Alicja ze Szczecina, pan Wiktor z Minikowa oraz pan Jarosław z Poznania. Serdeczne gratulacje. Nagrody zostaną państwu przesłane za pośrednictwem kuriera. Już teraz zapraszam państwa na kolejną edycję Agroakademii. Prosimy regularnie zaglądać na stronę agroakademia.com.pl. Będą znajdowały się tam informacje dotyczące dotychczasowych Agroakademii oraz o przyszłych wydarzeniach. Została nas pora obiadowa. Jeszcze raz dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam państwa na obiad do budynku naprzeciw, do restauracji Melasa. Przy wyjściu otrzymacie państwo pamiątkowe upominki. Dziękuję serdecznie za wszystko.